Dzień dobry Państwu, minęła godzina 13. Otwieram obrady 19 sesji Rady Miejskiej Kościana. Informuję, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Sesję odbywamy w trybie zdalnym. Proszę radnych o otwarcie sesji na tabletach, a następnie kliknięcie na przycisk za w oknie, które się Państwu pojawi z nazwą Sprawdzenie obecności. Proszę wszystkich Państwa radnych o zaznaczenie w oknie za w celu sprawdzenia obecności. Bardzo proszę pana radnego Zbigniewa Bernarda o kliknięcie na przycisk za, pana radnego Konrada Garbolińskiego i pana radnego Łukasza Maglika. Poproszę pana radnego Zbigniewa Bernarda o kliknięcie na przycisk za. Szanowni Państwo, nie mamy połączenia od dwóch radnych. Stwierdzam, że na 21 radnych w sesji uczestniczy 18 radnych, co zgodnie z paragrafem 24 ustęp 1 Statutu Gminy Miejskiej Kościan stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska. Czekamy tutaj za Państwem radnym, za panem radnym Zbigniewem Bernardem i za panem radnym
Łukaszem Naglikiem. Informuję Państwa radnych, że 18 listopada złożył mandat radny Paweł Szajkowski. Serdecznie witam radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz burmistrza miasta Kościana, pana Piotra Ruszkiewicza. Witam zastępcę burmistrza miasta, panią Kingę Czarnecką. Witam zastępcę burmistrza miasta, pana Przemysława Korbika. Witam przewodniczącą zarządu Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt, panią Dorotę Lew-Pilarską. Witam mieszkańców miasta łączących się z nami zdalnie, przedstawicieli jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu. Przechodzimy, szanowni państwo, do drugiego punktu, przedstawienie porządku obrad. Szanowni radni, wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia otrzymali państwo radni porządek obrad, projekty uchwał oraz inne materiały związane z problematyką 19 sesji Rady Miejskiej. Uwzględniając treść artykułu 20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym, zwracam się z zapytaniem, czy radni zgłaszają wnioski do porządku obrad. Jeśli są, to jako który punkt porządku obrad mają być rozpatrzone? Zgłosił się pan radny Sławomir Kaczmarek. Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, słyszymy dobrze teraz? Tak, słyszymy pana, proszę bardzo. Tak, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni, ja chciałbym złożyć pewną modyfikację do porządku obrad. Chciałbym wprowadzić punkt 8, a dalsze punkty od 8, czyli szły po prostu by dalej, z taką sugestią, aby ten punkt 8 brzmiał: informacja burmistrza miasta Kościana o przesłankach skutkujących wygaśnięciem powołania i rozwiązanie stosunku pracy dyrektorów Kościańskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz przedstawienie koncepcji na dalsze funkcjonowanie tych instytucji kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję, czyli składa tutaj pan wniosek, aby punkt 8 miał brzmienie uzupełnienie o informację, tak? O dyrektorach jednostek kultury przez pana burmistrza. Tak, w związku z nieprzedłużeniem powołania i rozwiązaniem stosunku pracy. Dobrze, dziękuję. Szanowni państwo, 15 sekund będzie wprowadzony ten wniosek tutaj na państwa tablety, więc proszę o chwilę cierpliwości. Czy szanowni radni mają jeszcze jakieś tutaj wnioski w tym punkcie, oprócz wniosku radnego Sławomira Kaczmarka? Nie widzę, szanowni państwo. Będziemy teraz głosować nad wnioskiem radnego Sławomira Kaczmarka. Przypomnę, że wniosek dotyczy wprowadzenia punktu dotyczącego stanowiska burmistrza miasta Kościana w sprawie odwołania dyrektorów KOGI MBP. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę zagłosować na tabletach.
Szanowni Państwo, trwa głosowanie. Proszę czekać. Łączy się z nami pan radny Łukasz Naglik. Czekamy jeszcze za wszystkimi radnymi. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że za wnioskiem pana radnego Sławomira Kaczmarka było 12 radnych, 6 było przeciw, 1 głos wstrzymujący. A więc, szanowni państwo, wprowadzamy ten punkt do naszego porządku obrad. Proszę nanieść sobie na swoich dokumentach. Będzie to punkt 8, natomiast 8 punkt z porządku obrad przyjmie brzmienie 9 punktu. Przypominam, że obradujemy w 20-osobowym składzie i przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego punktu obrad. Punkt 3 dotyczy przyjęcia protokołu 18 sesji Rady Miejskiej Kościana. Uprzejmie informuję, że do treści protokołu 18 sesji Rady Miejskiej Kościana w statutowym terminie nie zgłoszono żadnych uwag. W związku z powyższym proszę o przyjęcie protokołu w głosowaniu. Zarządzam głosowanie nad przyjęciem protokołu 18 sesji Rady Miejskiej. Proszę zagłosować na tablecie. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę wszystkich państwa radnych o zagłosowanie w tym punkcie. Proszę pana radnego Konrada Garwolińskiego o zagłosowanie w tym punkcie. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że protokół 18 sesji został przyjęty stosunkiem głosów. 20 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przechodzimy do punktu 4. Informacje z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana. Informacje otrzymali państwo w materiałach sesyjnych. Czy do informacji radni mają pytania? Jeśli tak, proszę zgłosić się do dyskusji na tablecie. Jeśli nie ma, zarządzam głosowanie nad przyjęciem informacji. Proszę zagłosować na tablecie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że informacja została przyjęta stosunkiem głosów. 20 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przechodzimy do kolejnego punktu, który dotyczy informacji o pracy burmistrza miasta Kościana w okresie międzysesyjnym. Informację otrzymali państwo w materiałach sesyjnych. Czy do informacji radni mają pytania? Jeśli tak, proszę zgłosić się do dyskusji na tablecie. Nie widzę, zarządzam głosowanie nad przyjęciem informacji. Proszę zagłosować na tablecie. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Proszę wszystkich Państwa radnych o zagłosowanie w tym punkcie. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że informacja została przyjęta stosunkiem głosów. 20 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przechodzimy do punktu kolejnego. Informacji przewodniczącego Rady o działalności, o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Informacje otrzymali Państwo w materiałach sesyjnych. Czy do informacji radni mają pytania? Jeśli nie ma pytań, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Przechodzimy do punktu siódmego, który dotyczy informacji na temat stanu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Select. Podczas dzisiejszej sesji gościmy panią Dorotę Lew-Pilarską, przewodniczącą Zarządu Centrum Zagospodarowania Odpadów Select. Bardzo proszę panią przewodniczącą o przedstawienie kilku informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w bieżącym roku oraz planami na rok 2021. Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry wszystkim państwu. Szanowni państwo, tradycyjnie już raz w roku spotykamy się, choć w tym roku w taki sposób no, niekonwencjonalny, spotykamy się, abyście państwo mogli zapoznać się z analizą gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019, za rok miniony oraz to, co robimy w roku bieżącym, to, co jest robione na dzień dzisiejszy. Szanowni państwo, dla przypomnienia, związek jest jednostką utworzoną przez samorządy gminne w celu realizacji zadania własnego, jaką jest gospodarka odpadami komunalnymi dla 17 gmin zrzeszonych w związku międzygminnym. Gminy zrzeszone w związku są usytuowane na terenie 6 powiatów Wielkopolski, a ilość mieszkańców zamieszkała na terenie związku to około 230 tysięcy mieszkańców. Dla przypomnienia, związek działa w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym. Nie jesteśmy żadną spółką, bo wielokrotnie mieszkańcy nas mylą i myślą, że jesteśmy spółką. Jesteśmy jednostką utworzoną przez samorządy gminne. Obowiązują nas te same przepisy prawa, co każdą gminę w Polsce. Jak już powiedziałam, naszym podstawowym zadaniem jest gospodarka odpadami komunalnymi w imieniu naszych gmin członkowskich. Jak wyglądał rok 2019? Otóż, szanowni państwo, zgodnie z ustawą o czystości porządku w gminie, każdego roku, po zakończonym roku, do 30 kwietnia jest obowiązek ustawowy sporządzenia takiej analizy. Ustawa zawiera wypunktowane wszystkie elementy, które analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi musi zawierać. W tym roku w dniu publikacji w BIP-ie analizy termin jej publikacji został przesunięty do 30 listopada na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Niemniej jednak nasza analiza została opublikowana już 30 kwietnia, ponieważ nie mogliśmy czekać do ostatniej chwili, że jakimiś nadzwyczajnymi przepisami termin publikacji ulegnie zmianie. Jak wyglądała praca w roku ubiegłym w związku międzygminnym? Szanowni państwo, w celu realizacji zadania własnego podpisujemy rok rocznie umowy, podpisujemy co pewien okres czasu umowy na zbiórkę i transport odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców związku. I to powiem w następnej części mojego wystąpienia. Niemniej jednak prace administracyjne, jakie wykonaliśmy, aby prawidłowo system funkcjonował, wyglądają następująco. W roku 2019 przyjęliśmy do systemu ponad 3,5 tysiąca nowych deklaracji. Natomiast korekt w istniejących deklaracjach w bazie wpłynęło do nas prawie 14 tysięcy. Wysłaliśmy ponad 2800 upomnień, wystawiliśmy ponad 5350 tytułów wykonawczych, wysłaliśmy ponad 36 tysięcy informacji o stanie salda.
To jest taka nasza inicjatywa, wysyłanie informacji o stanie salda, aby w ten sposób mieszkańcom przypomnieć, że ciąży na nich obowiązek ponoszenia opłat z tytułu gospodarowania komunalnymi. Po wysłaniu tych sald w większości mieszkańcom przypomina się, że taki obowiązek na nich ciąży. Niemniej jednak w czasie wysyłki sald naprawdę wiecie Państwo, że cudem jest, aby do naszego biura dodzwonić się, ponieważ linia jest czerwona od połączeń, od tych wszystkich mieszkańców, którzy takie salda otrzymali. Wystawiliśmy w roku ubiegłym ponad 1000 decyzji administracyjnych. Przyjęliśmy ponad 1900 różnego rodzaju reklamacji na sposób świadczenia usług z zakresu zbiórki i transportu odpadów komunalnych. Przyjęliśmy 200 wniosków o rozłożenie zaległości na raty. Wysłaliśmy ponad 730 wezwań o złożenie nowej deklaracji. Wysłaliśmy ponad 1113 pism dotyczących innych spraw związanych z deklaracjami. Wysłaliśmy 75 wezwań dotyczących domków letniskowych. Wysłaliśmy 2400 ponad zawiadomień o zmianie stawek dotyczących domków letniskowych. Wysłaliśmy ponad 4100 informacji do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o wyłączeniu tych nieruchomości z systemu z dniem 1 stycznia 2020 roku. I wysłaliśmy ponad 487 informacji do właścicieli nieruchomości mieszanych o tym, że z dniem 1 stycznia mają obowiązek złożyć deklarację na część zamieszkałą nieruchomości, która podlega opodatkowaniu. Szanowni Państwo, podaję Wam te cyfry dlatego, żebyście Państwo widzieli, jaka skala pracy administracyjnej jest w naszym związku międzygminnym. Szanowni Państwo, z terenu gmin członkowskich przyjęliśmy odpadów zmieszanych ponad 72 tysiące ton. Przeliczając ilość odpadów na jednego mieszkańca, ilość ta wynosi 331 kg na statystycznego mieszkańca w związku. Jeżeli spojrzymy na tabelę i zobaczymy, ile wyprodukował średnio mieszkaniec miasta Kościana, to ta ilość wynosi ponad 370 kg na rok na jednego mieszkańca miasta Kościana. Kościan pod względem ilości produkowanych odpadów zajmuje trzecie miejsce. Najwięcej odpadów wyprodukowali mieszkańcy miasta i gminy Puszczykowo, jest to 417 kg. Przepraszam, ale zasycha mi bardzo w gardle i muszę przeprosić. Oprócz odpadów zmieszanych i segregowanych odbieramy również leki z aptek. W roku minionym tych leków odebraliśmy ponad 9 ton 367 kg. Z samego miasta Kościana z aptek odebraliśmy tonę 362 kg przeterminowanych leków. Szanowni Państwo, analiza w pełnym swoim zakresie opublikowana jest na BIP-ie Związku Międzygminnego. Zresztą wszystkie analizy na przestrzeni lat funkcjonowania związku są publikowane na BIP-ie i możecie Państwo szczegółowo z zapisami się zapoznać. Końcówka roku ubiegłego i rok obecny stał pod hasłem organizowania przetargów na odbiór, zbiórkę i odbiór odpadów komunalnych od z nieruchomości zamieszkałych od naszych mieszkańców. Przetargi zostały ogłoszone już w miesiącu październiku i powiem Państwu tak, po raz pierwszy jak pracuję w samorządzie, a pracuję ponad 20 lat w samorządzie, organizowaliśmy tyle razy przetargi na usługi, żeby zapewnić wszystkim mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych w ramach zamówienia publicznego, organizowaliśmy ponad po 7 razy przetargi. Pierwszy przetarg, który zorganizowaliśmy w październiku, wyłonił tylko wykonawcę na terenie jednej gminy, na terenie gminy Opalenica. Natomiast na pozostałych sektorach przetarg został unieważniony ze względu na stawki, jakie firmy przedstawiły w ofertach przetargowych.
Następny przetarg, gdzie rozstrzygnął się wykonawca świadczący usługi na terenie miasta miasta Kościana i gminy Kościan, odbył się 2 grudnia i w wyniku tego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca na odbiór odpadów komunalnych z państwa gminy. Podpisanie umowy z wykonawcą przedłużało się w czasie, ponieważ firma świadcząca usługi wcześniej, firma Remondis, nie mogła pogodzić się z przegraną w przetargu i złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, gdzie odbyła się rozprawa. W dniu 5 marca dopiero Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok oddalający odwołanie i uznała, że wybór firmy Komunalnik w zakresie części 9, a więc Kościana, został przez zamawiającego dokonany prawidłowo, zgodnie z prawem, i od 1 kwietnia ta firma zaczęła świadczyć usługi. Szanowni Państwo, bardzo trudno nam było wyłonić wykonawcę, dlatego że ceny szalenie wzrosły w stosunku do tych stawek, które obowiązywały w poprzednim okresie umownym. Dla porównania, średnia stawka za transport 1 tony odpadów zmieszanych w poprzednim okresie umownym wynosiła 162,85 zł. Natomiast w tym roku ta średnia stawka wynosi ponad 314 zł. Za zbiórkę i transport odpadów selektywnych w poprzednim okresie umownym ta kwota to 174,90 zł. Natomiast w tym okresie umownym średnia stawka ze wszystkich sektorów podlegających przetargowi to prawie 380 zł za transport 1 tony. Leki z aptek w poprzednim okresie płaciliśmy za transport 691 zł, a w tym okresie umownym średnia cena za transport tony leków przeterminowanych z aptek to jest 1400 zł. Szanowni Państwo, ze względu na zmieniające się przepisy prawa polskiego, ze względu na większe wymagania nałożone ustawą i na przedsiębiorców, i na mieszkańców, dodatkowe frakcje odpadów typu odpady, bioodpady kuchenne, niestety w przetargach ceny poszły bardzo wysoko. Tak samo ceny wzrosły na instalacji w Piotrowie I, która zajmuje się zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wszystkich tych odpadów, które są wyprodukowane na nieruchomościach leżących na terenie Związku Międzygminnego. I tak, za odpady zmieszane na czas obecny za jedną tonę płacimy 486 zł. Odpady selektywne. Jak Państwo pamiętacie pewnie moje wystąpienie z poprzedniej sesji i z lat wcześniejszych, ci, którzy z Państwa są radnymi już którąś kadencję, za odpady selektywne Związek Międzygminny od instalacji otrzymywał jakieś drobne gratyfikacje. Nie były to kwoty powalające, bo było to 40, 50, 60 zł od tony odpadów selektywnie zbieranych, ale był to jakiś dochód. W skali roku ten dochód wynosił od 900 do 1 100 000. Tak się porobiło, Szanowni Państwo, w gospodarce odpadami komunalnymi, że od miesiąca listopada roku ubiegłego papiernie wstrzymały przyjęcie makulatury i nikt nie chciał nabyć, kupić zebranej makulatury. Nawet punkty skupu wstrzymały przyjęcie makulatury od mieszkańców. Jak wygląda to na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy, Szanowni Państwo, za każdą tonę odpadów, obojętnie których, płacimy. I tak, za odpady zbierane selektywnie, to są odpady selektywnie zbierane, tutaj w tej cenie są ujęte wszystkie te odpady, gabaryty, które Państwo 2 razy w roku wystawiacie przed swoje nieruchomości, i wszystkie odpady, które trafiają na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Za te odpady, za każdą tonę takich odpadów płacimy 486 zł. Odpady biokuchenne. W roku ubiegłym do połowy roku za odpady zielone, bo wtedy jeszcze obowiązywała inna nazwa na te odpady, były to odpady zielone, nie płaciliśmy w ogóle, instalacja przyjmowała nam te odpady za darmo. Od lipca roku ubiegłego zaczęliśmy płacić za każdą tonę 165 zł. Od 1 stycznia roku obecnego płacimy
ponad 200 zł, a obecnie 367 zł za każdą tonę odpadów bio, odpadów zebranych w tym brązowym pojemniku albo odpadów bio zielonych dostarczonych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Za szkło płacimy obecnie brutto 87 zł i 48 groszy. Za papier i PET, za każdą tonę wysegregowaną w tych żółtych i niebieskich workach płacimy 476 zł i 28 groszy. Sytuacja na rynku z odpadami, szczególnie z tworzywami sztucznymi, pogorszyła się na przełomie roku 2019 i 2020, kiedy rynek chiński zamknął się na tego typu odpady i przestał importować spoza swojego państwa odpady pochodzące właśnie między innymi z Polski, z Anglii. I tak się porobiło, Szanowni Państwo, że za wszystkie odpady płacimy, żeby ktokolwiek zechciał te odpady przyjąć do zagospodarowania. I stąd też te podwyżki za odpady komunalne. Jak, Szanowni Państwo, podliczyliśmy koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, biorąc pod uwagę wyniki przetargu, mając informację, ile odpadów mieszkańcy na terenie naszych gmin członkowskich produkują, niestety byliśmy zmuszeni podjąć decyzję o podwyżce opłat z dniem 1 kwietnia i ta opłata, jak Państwo wiecie, od 1 kwietnia wynosi 27 zł. Nie mogliśmy podwyżki zrobić wcześniej, ponieważ mimo, że taka sytuacja była, że była konieczna, bo wiedzieliśmy przecież w styczniu już i w grudniu, jakie stawki już firmy nam proponują. Niemniej jednak sama procedura zmiany ceny to jest praca mniej więcej 3-4 miesięczna, aby przeprowadzić zmianę stawki opłat. Opłaty obowiązują od, jak już powiedziałam, od 1 kwietnia, jest to 27 zł. Nie ma teraz możliwości od 1 stycznia, aby mieszkaniec zbierał odpady, aby mieszkaniec odpadów nie segregował. Każdy ma obowiązek ustawowy segregować odpady komunalne na 4 frakcje. Piąta frakcja resztkowa, odpady niesegregowane, to są te odpady, których nie można przypisać do żadnej z tych 4 frakcji odpadów segregowanych. Szanowni Państwo, w związku z tym, że podwyżka weszła dopiero od 1 kwietnia, brakuje w systemie ponad 9 milionów złotych, aby system z końcem roku się domknął. Zmiana stawki. Teraz ilości odpadów komunalnych, jakie w tym roku mieszkańcy produkują. Szanowni Państwo, w roku obecnym, już idziemy, tu mamy to, odpadów komunalnych zmieszanych jest mniej, ale jest bardzo duża ilość odpadów selektywnych. Gdyby taka sytuacja miała miejsce jeszcze rok temu, no to byłoby to bardzo dobre zjawisko, ponieważ za te odpady selektywne myśmy nie płacili. A w tym roku to praktycznie ponosimy koszty związane z zagospodarowaniem odpadów selektywnych również. Niemniej jednak ustawą narzucone są wysokości, poziomy odzysku, jakie każda gmina czy związek w poszczególnych latach musi uzyskać. Gdybyśmy nie mieli tak dużych ilości odpadów wysegregowanych, to wtedy na związek, na gminy członkowskie związku byłaby nałożona kara finansowa za nieosiągnięcie poziomów odzysku. Szanowni Państwo, na koniec października, bo dane mam na koniec października wszystkich odpadów odpady ulegające biodegradacji, wszystkich odpadów zmieszanych zebraliśmy ponad 46 tysięcy ton. W ubiegłym roku, przez cały rok 2019 było to ponad 72 tysiące ton. Teraz do października mamy 46 ponad tysięcy ton, a więc znacznie mniej. Gdy policzymy średnią na poszczególne 2 miesiące jeszcze tego roku, to znacznie mniej niż to miało miejsce w roku ubiegłym. Odpadów selektywnie zebranych mamy już
bio ponad 12 800 ton i pozostałych selektywnie zebranych ponad 14 000. Jak to wygląda na terenie miasta Kościana? W roku 2019 na terenie miasta Kościana zebraliśmy odpadów zmieszanych 7955 ton, do października roku obecnego 4897 ton. Odpadów bio w roku 2019, przez cały 2019 rok zebraliśmy 296 ton, natomiast przez 10 miesięcy roku obecnego zebraliśmy tych odpadów 1246 ponad ton. A więc zobaczcie Państwo, ponad 1000 ton jest więcej już do końca października, a mamy jeszcze listopad i grudzień. Tak? Odpadów zebranych selektywnie z wyłączeniem odpadów bio za cały rok 2019 na terenie miasta Kościana zebraliśmy 1234 tony, natomiast do października roku obecnego zebraliśmy ich już 1251 ton, o 16 ton więcej na październik, jak to miało miejsce w roku 2019. I zawsze nieraz Państwo pytaliście się o ilości gabarytów zebranych w całej ilości odpadów komunalnych. Dla porównania, w roku 2019 gabarytów zebraliśmy na terenie samego miasta Kościana 144 tony z małym haczykiem, natomiast do końca października tego roku zebraliśmy gabarytów już 247,5 tony. Sprzętu AGD RTV przez cały ubiegły rok zebraliśmy 7 ton 840 kg. Natomiast w tym roku do końca października zebraliśmy już ponad 11,5 tysiąca tony odpadów tego typu. No i opony takie też, bo tych odpadów jest najwięcej, 3 tony odpadów w roku ubiegłym i prawie 4 tony odpadów tego typu odpadów w roku obecnym. Jak wyglądają finanse związku na koniec trzeciego kwartału roku obecnego? Zaległości wszystkich mieszkańców związku wynosiły 13 milionów 250 ponad tysięcy. W tym tylko roku wysłaliśmy ponad 19 tysięcy SALT. Wysłaliśmy w tym roku ponad 4600 upomnień na kwotę 5 800 000 ponad i wystawiliśmy 2344 tytuły wykonawcze na kwotę ponad 2 600 000. Na teren miasta Kościana w tym roku wysłaliśmy 1254 informacje o stanie salda i wysłaliśmy 234 upomnienia na kwotę ponad 170 000. Zaległości mieszkańców miasta Kościana na październik 2020 rok wynoszą ponad 902 tysiące złotych i w stosunku do roku 2019 wzrosły o ponad 39 tysięcy. Szanowni Państwo, jakie plany na rok przyszły? Pan Przewodniczący mówił. Szanowni Państwo, no robimy wszystko, aby jak najwięcej zaległości od mieszkańców wyegzekwować, chociaż na drodze napotykamy problemy, ponieważ zmienia się sposób przesyłania tytułów wykonawczych. Miały być wysyłane tytuły wykonawcze elektronicznie. Program, który był przygotowany centralny do obsługi tych operacji, nie działał, a urzędy skarbowe nam nie chciały przyjmować w wersji papierowej tytułów wykonawczych. Po negocjacjach, po rozmowach wysyłaliśmy w wersji papierowej tytuły wykonawcze. Na dzień dzisiejszy wszystko jest w takim rozruchu, także tytuły są wysyłane do Urzędu Skarbowego. Windykacja jest na bieżąco prowadzona. Udoskonalamy z miesiąca na miesiąc program nasz komputerowy, na którym pracujemy. Od stycznia przyszłego roku nie będziemy już wysyłali informacji o stanie salda, tylko będziemy wysyłali wszystkim mieszkańcom upomnienia, gdy zaległości na koncie będą się pojawiały.
Często jestem pytana o plany, czy planujemy podwyżkę od przyszłego roku. Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy podwyżka nie jest planowana. Robimy wszystko, aby to przeciągnąć w czasie. Nie wiem, jak będzie wyglądał przyszły rok. Mam nadzieję, że pieniądze, które wpłyną do związku, wystarczą na sfinansowanie systemu gospodarki odpadami na terenie związku międzygminnego. W planach inwestycyjnych mieliśmy budowę takiego pokazowego przoku przy instalacji w Piotrowie I z salą edukacyjną, która miała służyć wszystkim mieszkańcom związku, szczególnie szkołom, przedszkolom. Miał być magazyn drugiego życia. Nie dostaliśmy z WRPO na ten cel 1 250 000 dofinansowania. Robiliśmy dwukrotnie przetarg na budowę tej inwestycji. 1 250 000 środków zewnętrznych, unijnych. Inwestycja wyszacowana na 2,5 miliona złotych. W pierwszym przetargu jedna oferta 5 milionów, w drugim przetargu bez wyposażenia prawie 4 miliony, plus wyposażenie. W związku z powyższym zarząd podjął decyzję o odstąpieniu od umowy i rezygnacji z dotacji na budowę przoku, ponieważ, szanowni Państwo, 1 250 000 dotacji, ponad 3,5 miliona musielibyśmy znaleźć w budżecie związku, patrz w kieszeniach mieszkańców całego związku, tak? Nie możemy sobie pozwolić, żeby taką drogą inwestycją obciążać mieszkańców związku w momencie, gdy tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądała gospodarka odpadami w roku przyszłym, jak będzie wyglądało prawo, które nam będzie pozwalało prawidłowo to zadanie realizować. W związku z powyższym dla gminy Czempiń, bo gmina Czempiń przoku związkowego nie posiada, na gminie Czempiń zostanie wybudowany przok taką samą metodą, jak na wszystkich gminach członkowskich związku, a więc metodą gospodarską na terenie wskazanym przez burmistrza gminy Czempiń. Dodam jeszcze, że przok, który ewentualnie powstałby w Piotrowie, zgodnie z warunkami umowy, przez 5 lat związek nie mógłby tego związku sam prowadzić, tylko musiałby osobę do prowadzenia, jednostkę do prowadzenia wyłonić w drodze zamówienia publicznego przetargu. A sami Państwo wiecie, jak przetargi wychodzą. Nasi koledzy ze Związku Leszczyńskiego za samo prowadzenie przoków na rok otworzyli teraz przetargi w tym tygodniu, 3,5 miliona złotych same koszty ryczałtowe prowadzenia 17 przoków. W związku z powyższym zarząd taką decyzję podjął. Uważamy, że to jest słuszna decyzja, bo nie możemy w taki sposób postępować, żeby inwestycjami tak drogimi powodować podwyżki odpadów. Na pozostałe uwarunkowania, które powodują wzrost odpłatności od mieszkańców, żadna gmina, żaden związek nie ma żadnego wpływu. Warunki zapisane w przepisach, w ustawach, każda gmina, każdy związek musi wypełnić. W związku z powyższym stawki są takie, jakie Państwo widzicie. A pewnie obserwujecie też rynek samorządowy i widzicie, że z upływem czasu poszczególne gminy, związki podnoszą opłaty, ponieważ nie są w stanie ze stawek, które wcześniej miały, sfinansować systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Szanowni Państwo, jeszcze na koniec podam Wam poziomy odzysku, jakie zostały osiągnięte na terenie związku międzygminnego, bo to jest bardzo, bardzo ważne. W tym roku za rok 19, tak? Zgodnie z zapisami ustawy dopuszczalna ilość odpadów do składowania odpadów bio było 40%. Na terenie naszego związku żadne odpady bio nie były składowane. U nas jest to liczba zero, a więc cyfra zero, a więc bardzo dobry wynik. Papier, tworzywa sztuczne osiągnęliśmy w związku, tak, wynik 49,38% przy wymaganym 40%. Odpady budowlane wymagane 60%, cały związek uzyskał poziom 98,62%. Jeżeli weźmiemy każdą gminę oddzielnie, to jest wiele gmin takich, które tego poziomu, gdyby te gminy same prowadziły system gospodarki odpadami komunalnymi, to tego poziomu
40% wiele gmin by, połowa gmin by nie osiągnęła. Biorąc pod uwagę miasto Kościan, nie osiągnęlibyście Państwo poziomu odzysku papieru, tworzyw sztucznych. Na miasto Kościan poziom odzysku tego typu odpadów to 39,37%. Także tylko dlatego, że gminy są w związku, to te poziomy wyglądają tak, jak wyglądają. Zobaczymy, jak będzie, jak wyjdzie nam rok 2020, ponieważ za rok 2020 poziom odzysku musi wynosić już tego typu odpadów 50%. To tyle, Szanowni Państwo, z mojej strony. Jeżeli Państwo macie pytania, bo zapewne takie pytania się Państwu rodzą, także proszę o pytanie. Jeżeli co Państwu się przypomni po sesji, to proszę na mój adres mailowy pytania przysyłać. Ja bardzo chętnie na wszystko Państwu udzielę odpowiedzi. Dziękuję Pani Przewodniczącej za szeroką informację na temat gospodarowania odpadami komunalnymi i zwracam się do Państwa radnych, czy mają Państwo pytania? Jeśli tak, proszę zgłosić się do dyskusji na tablecie. Nie widzę, a więc jeszcze raz serdecznie Pani Przewodniczącej dziękuję za tą szeroką informację na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w bieżącym roku i planami na przyszły rok. Dziękuję Pani bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku obrad, do punktu 8, który został wprowadzony na początku sesji i dotyczy stanowiska burmistrza miasta Kościana w sprawie odwołania dyrektorów KOK i MBP. Bardzo proszę pana burmistrza Piotra Ruszkiewicza. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, stanowisko burmistrza miasta Kościana, jeżeli chodzi o prowadzenie kadencyjności dla dyrektorów KOK-u, dla dyrektora KOK-u, dyrektorów, bo to w przyszłości może być kilku dyrektorów, bo to jest kadencyjność, w związku z tym i tak samo biblioteki, jest podyktowana tym, że w 2012 roku nastąpiła zmiana ustawy i ta ustawa obowiązuje od początku 2012 roku i najważniejsza zmiana w tej ustawie polega na tym, że nie przewiduje ona już na czas umów na czas określony. Od 2012 możliwe jest powoływanie dyrektora wyłącznie poprzez zawarcie z nim umowy na czas określony, pozostała wprowadzona kadencyjność. Kadencja danego dyrektora trwa od 3 do 7 lat. Po tym czasie umowa wygasa automatycznie. Tak więc po prostu moje takie stanowisko jest takie, by mówiąc już bardziej ściśle, że będzie wprowadzona kadencyjność i będą ogłaszane konkursy, by tym samym dyrektor, który chce dalej pełnić funkcję, żeby musi tam zaproponować jakąś swoją koncepcję programową tej instytucji, którą będą realizować w okresie powołania. I tu są podobne sytuacje, jeżeli chodzi o bibliotekę i KOK. W Kościańskim Muzeum już obowiązuje kadencyjność. Pan dyrektor Dariusz Kram ma określoną kadencję i po tej kadencji albo umowa się rozwiązuje samoistnie, bądź następuje przedłużenie na wniosek burmistrza,
który aktualnie jest burmistrzem w danym momencie. Także, że tutaj no takie jest moje stanowisko. Nie wiem, co pan radny jeszcze miał na myśli, jeżeli chodzi o stanowisko. I jeszcze mogę dopowiedzieć, że z dniem 4 stycznia zostaną powierzone stanowiska w KOK-u i zarówno w KOK-u, jak i w bibliotece. Jest taka możliwość do roku, ale w międzyczasie mogą być rozpisane konkursy, a będą rozpisane, czy konkurs na dyrektora obu instytucji. Zobaczymy, jaka koncepcja przeważy, jaką będę próbował szanownym Państwu przedstawić, ale żeby połączyć instytucje, trzeba pisać do różnych instytucji kultury, od biblioteki wojewódzkiej po ministerstwo i mieć zgodę ministra, by połączyć na przykład bibliotekę z KOK-iem. Ale na pewno konkurs się odbędzie i każdy będzie miał prawo stanąć do tego konkursu i przedstawić swoją koncepcję funkcjonowania jednostek kultury. Jeżeli zostanie ona zaakceptowana, to zostanie powołany dyrektor na okres 3 lat. To tyle z mojej strony, bądź 7. Zależy od sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi za zajęcie stanowiska w tym punkcie. Czy radni mają pytania do tego punktu? Zgłosiła się pani radna Małgorzata Igłowicz-Betlej. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, mam takie pytanie. Czy zwolnienie pani dyrektor Jadwigi Gidel w trybie natychmiastowym, no ja rozumiem, że skończył się kontrakt, tak, ale ani pani dyrektor, ani pan dyrektor Dodot nie spodziewali się takiej decyzji. Wracając do pytania, w trybie natychmiastowym to zwolnienie uważa pan za eleganckie. Czy nie należało poinformować pani dyrektor o ewentualnych zamiarach z pewnym wyprzedzeniem, a nie miesiąc przed zakończeniem kontraktu? Nasuwa się też pytanie, czy decyzja nie została podjęta w wyniku wypowiedzi pani dyrektor podczas ostatniej sesji w sprawie obrany filii. No i teraz tak, moim zdaniem pani dyrektor po 40 latach pracy między innymi przy organizacji przeróżnych imprez, w tym też ulubionych na przykład przeze mnie wykładów o Kościanie i powiecie kościańskim, należy się inne traktowanie. To odnośnie pani Jadwigi Gidel. Natomiast jeżeli chodzi o pana dyrektora Dodota, czy zwolnienie pana dyrektora Dodota zostało rozpatrzone z każdej strony? Czy pozbycie się pana dyrektora będzie bezpieczne dla budżetu Kościana? Bo z tego co wiem, aby dotrzymać umowy związanej z rozbudową KOK-u, należy spełnić wiele wymagań. Pomijając to, że nie zawsze zgadzam się z tym, co i jak robi pan Janusz, ale uważam, że miasto nie powinno pozbywać się pana dyrektora w tak drastyczny sposób. I w ogóle chcę podkreślić, że nie powinno się pana Janusza w ogóle pozbywać, bo to według mnie szkoda dla miasta ogromna. Jeśli burmistrz ma inną wizję kultury, niech zatrudni, tak jak też mówił o tym, jednego menadżera na wszystkie 3 placówki, też mówimy o muzeum, i niech ten menadżer zajmie się reklamą, zdobywaniem publiczności, organizowaniem mniej wymagających imprez, ale niech teatr i inne działania kulturalne wymagające wiedzy o Kościanie i wysublimowanej wiedzy o kulturze pozostawi panu Dodotowi. Kto będzie tak umiał przygotować widowiska rocznicowe, które będą tak wzruszające i tak odwołujące się do historii miasta? I taka na koniec nasuwa mi się refleksja. Jak to jest, że w Urzędzie Miejskim są potrzebni aż 2 zastępcy burmistrza, a w MOSiR-ze aż 2 dyrektorów? I taka mała dygresja odnośnie Urzędu Miejskiego.
Wydaje mi się, że tylko jedna zastępczyni burmistrza wystarczyła. Szanowna pani, już kończę. To już jest ostatni czas, tak? My nie dyskutujemy teraz nad tematem zastępców pana burmistrza, bo to nie jest ten punkt. Tutaj proszę odnieść się. Tak, mówimy w tej chwili o dwóch dyrektorach, KOKU i dyrektorze. Tak, to jest pytania, ostatnie moje zdanie. Moje ostatnie zdanie. Tak, że według mnie wystarczyłaby jedna pani zastępczyni burmistrza z racji jej kompetencji i wiedzy o przykładowej każdej nowej lampie w Kościanie. I to dziękuję, to jest. Dziękuję, czyli zadała pani tutaj trzy pytania, reszty to były tutaj pani stanowiska. Przypominam, że tutaj jesteśmy w punkcie stanowiska pana burmistrza. Bardzo proszę pana burmistrza o odpowiedź na te trzy pytania. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, czy mógłby pan mi przypomnieć pierwsze pytania, bo to tyle... Z tego co tu zanotowałem, pierwsze pytanie, czy zwolnienie pani dyrektor Gidel w trybie natychmiastowym jest eleganckie, czy właśnie nie należałby się dłuższy okres na powiadomienie pani dyrektor? To było pierwsze pytanie. Drugie? Mogę od razu poprosić. Czy ta decyzja o zwolnieniu pani dyrektor biblioteki była podjęta, czy jest to pokłosie ostatniej naszej sesji? Tu chodziło o stanowisko pani dyrektor zapewne, pani radnej. I pytanie było jedno dotyczące pana dyrektora KOK. Czy zwolnienie pana dyrektora Kościańskiego Ośrodka Kultury będzie bezpieczne dla Kościana? Tu chodziło przede wszystkim o to, że pan dyrektor łączył kilka jakby funkcji. Chodziło tu chyba o animację teatru, prowadzenie, czy prowadzenie KOK-u, czy to będzie bezpieczne. Chodzi o bezpieczeństwo finansowe tu pani radnej, o ile to zrozumiałem. Aha. A to drugie pytanie jeszcze, czy decyzja ma związek z wypowiedzią? Tak. Dobrze, to zacznę tutaj od trzeciego pytania, czy będzie bezpieczna. Ja myślę, że pan dyrektor, tak, chciałem podkreślić, że pan dyrektor aktualnie pełni swoją funkcję do 3 stycznia. Następnie zostanie powierzone prowadzenie instytucji osobie, którą wyznaczę. I czy bezpieczne, to trudno to określić. To są takie dziwne pytania, no po prostu KOK będzie funkcjonował dalej i tutaj naprawdę nie widzę jakichś zagrożeń, nie wiem, na czym ma polegać bezpieczeństwo prowadzenia KOK-u. Nie wiem, skąd pani ma takie informacje. Ja po prostu nie widzę jakichś zagrożeń. Będzie rozpisany konkurs. Ktoś przedstawi sobie swoją koncepcję programową. Zapozna się z wszystkimi warunkami, jakie są wymagane, by prowadzić ten KOK. Jakie są wymagania, jeżeli chodzi o dofinansowanie unijne. Jakie trzeba spełnić kryteria, warunki. No i ta osoba, która zostanie dyrektorem KOK-u, placówek KOK-u i biblioteki, zobaczymy jaka będzie sytuacja, będzie musiała podołać temu zadaniu. To tyle mogę pani powiedzieć, bo to trudno tutaj w jakieś dywagacje się wdawać. Czy miało jakiś związek? Oczywiście, że żadnego związku z pani dyrektor była poproszona o wypowiedź, wypowiedziała i to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu tu też pani dyrektor została zatrudniona, jak pani przypomnę, w 2007 roku na czas nieokreślony, podczas obowiązywania innych przepisów. Przepisy się zmieniły i musiałem też zastosować wszystkie równe kryteria, zarówno do punktu do jak i do muzeum już jest wprowadzona kadencyjność, więc tutaj nie ma nic to wspólnego.
Czy było nieeleganckie, czy nieeleganckie, no wie pani, to już ja staram się nikogo nigdy nie obrażać, nie wypowiadać dziwnych słów, także tutaj nie umiem tego ocenić, co to ma wspólnego z elegancją. To jest po prostu prawda. Burmistrz kształtuje politykę personalną samodzielnie i to jest wyłączna kompetencja burmistrza. Także tu bym tylko pani powiedział tyle, że jeżeli pani by się zapoznała z ustawą, jakie są kompetencje burmistrza, to takie, że może kształtować dowolnie swoją politykę personalną. Oczywiście osoby muszą spełniać kryteria, jeżeli ktoś ma być urzędnikiem, to musi mieć wyższe wykształcenie i na stanowisko urzędnicze, prawda, jakieś doświadczenie czasami jest wymagane, zależy od sytuacji, zależy od stanowiska. To tyle mogę pani powiedzieć. Dziękuję panu burmistrzowi za odpowiedź i na zadane pytania. Ja zapytam panią radną, czy to były te wszystkie pytania? Czy dobrze tutaj? Nie, oczywiście nie były to odpowiedzi na wszystkie pytania. Jednym z nich było też pytanie o wizję prowadzenia instytucji kulturalnych według pana burmistrza. Jak by to miało wyglądać? Bo rozumiem z przekazów w gazetach, tak, że miałby być jeden menadżer, jeden dyrektor. Natomiast chodzi mi też o to, jakby miała. Co nie tak robił na przykład pan Dodot, że wizja pana Dodota z panem burmistrzem, z wizją pana burmistrza nie była kompatybilna? To takie jedno z ważniejszych pytań, na które nie została udzielona odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję pani radnej, czyli to jest ostatnie pytanie. Chodzi panie burmistrzu o wizję instytucji kultury ogólnie, bo myślę, że personalnie. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, szanowna pani radna. Pani radna wchodzi w jakieś takie dywagacje szczegółowe, jakieś personalne. To nie ma nic żadnego. Ja już powiedziałem pani na początku, odpowiadając na pytanie. Państwo dyrektorzy zostali moim zarządzeniem. Przestaną być dyrektorem dnia 3 stycznia. W związku z by ustalić, że kiedy się zaczyna kadencja, kiedy się kończy. I to był główny powód. Ja nie będę mówić, co było nie tak. No to są naprawdę dziwne pytania, bo to ja nie będę na takie pytania pani odpowiadał. Po prostu wizję funkcjonowania dyrektora KOK-u bądź biblioteki musi przedstawić kandydat, z którą, czy będę się zgadzał lub nie, czy Wysoka Komisja ją zaakceptuje, która będzie powołana komisja konkursowa. Na tym to polega, no po prostu nie ma innego wyjścia. W innych instytucjach dyrektorzy, którzy są powołani na 3 lata, następnie ten ostatnio w Rawiczu, ten sam dyrektor musiał stanąć przed komisją, musiał przedstawić kolejną wizję działania KOK-u w Rawiczu i komisja się zgodziła, ale oczywiście musiał się poddać weryfikacji, rozliczyć się z tego co zrobił w ostatnich 3 latach i przedstawić nową koncepcję. W związku z tym, że czasy się zmieniają, różne sytuacje się zmieniają, także podobnie dyrektorzy szkół, no to niedawno zostało przez obecny rząd wprowadzona kadencyjność, jeżeli chodzi o burmistrzów. Podobnie musimy się poddać, nie ma dożywocia, po prostu muszą się poddać, są tylko dwie kadencje, więc w zasadzie nawet nie mają szans, żeby dalej funkcjonować. Podobnie dyrektorzy szkół też muszą co 5 lat, kiedyś mógł burmistrz przedłużyć to automatycznie, teraz każdy dyrektor szkoły musi się poddać weryfikacji, przedstawić kolejną koncepcję funkcjonowania szkoły, bo tak jak pani wie, oświata się też zmienia, zmieniają się warunki i tym sposobem trzeba przedstawić nową wizję, a burmistrz ją akceptuje albo nie.
Także tutaj każdy będzie miał prawo stanąć do konkursu, bo będzie rozpisany, to pani mogę tutaj przyrzec, że tak będzie, że będzie rozpisany konkurs i każdy będzie miał prawo stanąć do tego konkursu, przedstawić swoją wizję i to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Następny w kolejności zgłosił się pan radny Roman Talikadze. Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, dziękuję bardzo panu za zajęte stanowisko i za informację, jaką pan udzielił. Miałem dwa pytania. I właściwie w tej wypowiedzi, którą pan udzielił pani radnej Izłowicz, na te pytania pan już, można powiedzieć, odpowiedział. A mianowicie, miałem tak zadać pytanie o upływie kadencji i czy zostanie rozpisany konkurs na stanowisko. Także to już usłyszałem, ale mam jeszcze takie, żeby to dopełnić. Pytanie, żeby wybrzmiało pana ust, czy dyrektor, obecny dyrektor i pani dyrektor mają prawo przystąpić do konkursu? To częściowo też już pan odpowiedział, także myślę, że na ten temat już nie potrzeba dyskutować. To jest najważniejsze, że dla mnie jest to bardzo ważne, że ci dyrektorzy nie mają drogi zamkniętej, jeśli chodzi o kolejny konkurs. No, myślę, że te sprawy konkursowe powinny być zachowane, ponieważ obowiązuje z pewnością jakiś regulamin, który został przyjęty. I w tym regulaminie są określone pewne kryteria, terminy kadencji i tak dalej. Myślę, że pan burmistrz w tym momencie dość obszernie nam to przedstawił, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu za wypowiedź. Tak jak tu pan radny zauważył, na te wszystkie trzy pytania zostały już udzielone wypowiedzi dla pani radnej Głowicz-Betlej, odpowiedzi przez pana burmistrza. Ale pan burmistrz zabierze tutaj jeszcze głos. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowny panie radny. Tak, dobitnie jeszcze raz się potwierdzić, nikomu oczywiście drogi nie zamykamy, każdy może stanąć, ci państwo mogą stanąć do konkursu, nie ma z tym problemu, tym bardziej, że też w statutach, nie wiem, na pewno w statutach tych jednostek też jest opisane, że kadencja dyrektora trwa od 3 do 7 lat. Także to też nie była jakaś tajemna wiedza, tylko po prostu było to zawarte w statutach tych jednostek. Jest zawarte po prostu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie burmistrzu. Kolejny radny zgłosił się z chęcią zadania pytania. Proszę pana radnego Sławomira Kaczmarka. Udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, słychać mnie dobrze teraz? Tak. Tak. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja mam generalnie jedno pytanie, na które pan burmistrz odpowiedział, bo chodziło mi o przesłanki ewentualnie merytoryczne podjęcia decyzji o takich wydaniu takich zarządzeń, ale chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie, do którego wpłynęły mnie wypowiedzi pana burmistrza w prasie, a także wywiad czy wywiady, które udzielił dyrektor Kościńskiego Ośrodka Kultury, pan Dodot miejscowej telewizji, gdzie stwierdził jednoznacznie, że on nie zgadza się, jeżeli chodzi o prawidłowość czy zgodność z prawem tych wydania tych zarządzeń. To mnie skłoniło do dziś, powiedzmy, zagłębienia się w te przepisy, które były podstawą wydania tych zarządzeń. W związku z tym mam, panie burmistrzu, takie pytanie. Tutaj się powołuje pan w swoim zarządzeniu na artykuł 8 ustawy o instytucjach kultury. Z literatury wynika, że ta ustawa miała taki charakter przejściowy. I zgodnie, chyba dobrze rozumiem, zgodnie z tą ustawą, ten okres przejściowy mijał 3 lata po wejściu w życie ustawy, czyli taka informacja o niepowołaniu na dalszy okres czasu dyrektorów tych instytucji kultury
był w ciągu 3 lat od wejścia w życie ustawy. Ja mam takie pytanie w związku z tym, w jakich przepisach jest zawarta taka norma prawna, że te kadencje 3-letnie się automatycznie przedłużają, bo ja takiego czegoś nigdzie nie mogę znaleźć. Także wydaje mi się, że to jest to troszeczkę nadinterpretacja, że nie można mówić o samoczynnym, powiedzmy, jakby przedłużaniu się kadencji na kolejne okresy. I kolejne pytanie, dlaczego tutaj przyjęto, jeżeli znajdzie się taka oczywiście gdzieś tam instytucja prawna, że to gdzieś z automatu się przedłuża, no to dlaczego nie zastosowano na przykład przedłużenia 7-letniego, tak? Bo się mówi w ustawie o kadencji od 3 do 7 lat. Dlaczego wzięto pod uwagę 3-letni okres, a nie 7-letni? A mówię to dlatego, i takie pytania tu się nasuwają, żeby te zarządzenia w moim ocenie były zgodne z prawem, abyśmy my jako samorząd tutaj nie narazili się w przyszłości na jakieś ewentualne odszkodowania. Być może tutaj pan burmistrz stwierdził, że dziś się posiłkował jakimiś danymi z Rawicza. Być może trzeba było iść ewentualnie kierunkiem rawickim, tak? Czyli ogłosić konkurs, a nie wydawać pochopnie takich zarządzeń o niepowoływaniu na okres kolejny, gdyż moim zdaniem takich powołań nie było. I tutaj generalnie na tą chwilę miałbym tyle. Ewentualnie, jeżeli pan burmistrz był łaskawy tutaj odpowiedzi, no to ja ewentualnie, jeśli coś mi się nasunie, to jeszcze dodatkowe pytanie zadam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie radny, ja tylko chciałem zauważyć, że jeśli pan teraz nie zada kolejnego pytania, będzie musiał się pan w kolejce zgłosić, więc jeśli... No, ale panie przewodniczący, no chyba ad vocem można ewentualnie odpowiedzieć, tak? Ewentualnie, jeżeli miałbym jakieś dodatkowe pytanie... Ad vocem, tak, natomiast w przymowym pytaniu będzie trzeba się zgłosić. Dobrze, dziękuję panu radnemu. Dziękuję bardzo. Proszę, głos zabierze pan burmistrz. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowny panie radny, tutaj na to pytanie, jeżeli chodzi o normy prawne, to panu odpowie pan mecenas Piotr Ciepierski. Bardzo proszę, panie przewodniczący, jak mogę prosić. Tak, tak, dziękuję bardzo. W imieniu pana burmistrza odpowiedzi udzieli pan mecenas Piotr Ciepierski. Bardzo proszę, panie mecenasie. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Czy widać mnie i słychać? Tak, widać pana i słychać. Bardzo proszę. Okej, dobrze. Zagadnienie, które poruszył pan radny Sławomir Kaczmarek, jest rzeczywiście nie do końca w przepisach wyjaśnione, ale dlaczego? Dlatego, że ustawodawca, wprowadzając ustawę zmieniającą ustawę o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, zlikwidował instytucję umowy zawartej na czas określony. Nie wprowadził, nie przewidział w ogóle możliwości zawierania i istnienia umów zawartych na czas nieokreślony. Pan dyrektor, będąc powoływany na stanowisko w chyba 2009 roku, jeszcze przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, która wchodziła w życie 1 stycznia 2012 roku, był powołany umową na czas, na swoje stanowisko, umową na czas nieokreślony. Tak jak powiedziałem, po 1 stycznia 2012 roku takie umowy przestały funkcjonować. Od tego momentu nie było ich w obrocie prawnym. I w
szczególnie taką sytuację ustawodawca uregulował w zakresie instytucji kultury, natomiast KOK nie jest stricte instytucją kultury. I nie przewidziano tutaj przepisów, które zastępowałyby umowę zawartą na czas nieokreślony, które co do tego nie ma żadnych wątpliwości natury prawnej, przestają obowiązywać i ich nie ma, a w miejsce tego została wprowadzona kadencyjność, tak? Została wprowadzona kadencyjność i ta kadencyjność została wskazana w przepisach między 3 a 7 lat. Stąd też został przyjęty w tym zarządzeniu najbezpieczniejszy okres, który, czyli ten minimalny, który ciężko w jakikolwiek sposób podważyć, biorąc pod uwagę, że strony nie zawierały już umowy na czas określony, przyjęto koncepcję zawarcia tej umowy przez czynności, skutek czynności dokonanych, per facta concludentia. I takie stanowisko jakby nie zostało wymyślone przez pana burmistrza, tylko było następstwem orzecznictwa sądowego, a konkretnie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w bardzo podobnej, niemalże identycznej sprawie wydał orzeczenie w grudniu 2019 roku. Było to orzeczenie wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie i ono posłużyło jako kanwa, jako podstawa do wydania niniejszego zarządzenia. Zresztą to orzeczenie w tymże zarządzeniu zostało podane w uzasadnieniu. I mówiąc o konkursie, odnośnie tego, co pan powiedział, że lepiej w takim razie należało, lepiej by było, gdyby został najpierw rozpisany konkurs, a później dopiero mogło być wyłonienie, w następstwie tego konkursu mogło być wyłonienie, mogło nastąpić wyłonienie dyrektora. Otóż nie. Jeżeli burmistrz chciałby ogłosić konkurs, to w pierwszej kolejności trzeba było najpierw zakończyć tą taką troszeczkę nie do końca właśnie zgodną z prawem sytuację, gdzie dochodzi do zawierania kolejnej umowy na okres minimalnej kadencji per facta concludentia, tak? Bo jeżeli burmistrz by w tym momencie nie powołał się na to, że ta kadencja się kończy, to z dniem, nie wiem, 4 stycznia 2021 roku znowu per facta concludentia ta umowa zostałaby przedłużona na kolejny 3-letni okres, przez co bezprzedmiotowym stałoby się organizowanie konkursu. I myślę, że to było przyczyną tego, dlaczego właśnie burmistrz zdecydował się na podjęcie takiej decyzji, jaką podjął. Natomiast mówię, na gruncie przepisów ustawy zmieniającej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, przestały funkcjonować, przestały istnieć umowy na czas nieokreślony. Dlatego no, powstawał w tym momencie taki stan niepewności prawnej, który trwał dość długo i no, rzeczywiście on musiał zostać przerwany. Natomiast już jakby nie do mnie należy te kwestie, nie do mnie należą te pozostałe kwestie, o których Państwo dyskutujecie. Prawnie wygląda to właśnie w ten sposób. Umowy na czas nieokreślony przestały funkcjonować. W ich miejsce ustawodawca wprowadził kadencyjność. W sytuacji, gdy nie zawarto formalnie umowy wynikającej z powołania, określającej kadencyjność, to konieczne było przyjęcie właśnie koncepcji zawierania tejże umowy per facta concludentia z minimalnym okresem 3-letniej kadencji. No, inne stanowisko w mojej ocenie
byłoby w tej sprawie nie do przyjęcia. Nie mamy żadnej innej formy umowy niż ta oparta na powołaniu, przewidującej minimalną kadencję trzyletnią, wynikającą bezpośrednio z ustawy, a jednocześnie nie mamy również żadnych wątpliwości co do tego, że pan dyrektor piastował swoją funkcję, tak? Także na pewno wykonywał swoje obowiązki na podstawie umowy, ale tak jak powiedziałem, umowy zawartej w tym momencie przez przyjęcie dorozumianej zgody stron tejże umowy na jej obowiązywanie, ale oczywiście w ramach obowiązującego prawa, czyli prawa przewidującego kadencję między 3 a 7 lat. Dlatego kadencja trzyletnia, że z uwagi na to, że między stronami nie było żadnego porozumienia w zakresie najistotniejszych elementów tej umowy, to trzeba było przyjąć minimalny czas trwania tejże kadencji, który wynikał bezpośrednio z ustawy. No, moglibyśmy się w tym momencie zastanowić, czemu by to miało, bardzo ciężko byłoby wtedy uzasadnić, dlaczego to miało, nie wiem, miało być na przykład 4,5 roku, 5 lat, 6 czy 7. No, ta koncepcja trzyletnia jest najbezpieczniejsza. Ona znalazła również oparcie w orzecznictwie sądowym i to no, już sądów wyższego szczebla, bo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I w mojej ocenie, z prawnego punktu widzenia, ona jest słuszna i ona jest do obrony. To tyle. Dziękuję panu mecenasowi. Mam pytanie, czy pan radny Sławomir Kaczmarek jest usatysfakcjonowany z odpowiedzi? Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie mecenasie, tak, dziękuję za udzieloną odpowiedź. Aczkolwiek ad vocem chciałem jeszcze tutaj stwierdzić, że no rzeczywiście tutaj te argumenty, które wskazał pan mecenas, one są gdzieś powiedzmy tam do przyjęcia, tylko że ja jeszcze chciałem też zaznaczyć, że ta ustawa, o której ja wcześniej mówiłem, ona miała ten okres przejściowy i te orzecznictwo, które gdzieś tam się doczytałem, wynika, że jeżeli ta sytuacja nie została rozwiązana w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, bo czyli ta ustawa miała za cel to, co pan mecenas tutaj powiedział, tak, żeby nie było zatrudnienia na czas nieokreślony, tylko ona wprowadzała tą kadencyjność, czyli ten czas określony. Jeżeli to w ciągu 3 lat od wejścia w życie tej ustawy nie weszło w życie, ta kadencyjność, to w takim wypadku dokopają się do orzecznictwa, że w takim wypadku rozwiązanie umowy powinno jednak nastąpić na zasadzie ogólnej, czyli w oparciu o kodeks pracy. To jest tylko taka moja dygresja. Ja tylko powiedzmy tutaj chciałem mieć pełną jasność, czy te zarządzenia są wydane zgodnie z literą prawa, bo być może przyjęcie innego rozwiązania nie nasunęłoby tylu wątpliwości i powiedzmy tylu petycji i zapytań mieszkańców, które do nas kierują, a my tylko i wyłącznie opieraliśmy się na doniesieniach prasowych, czy ewentualnie na wywiadach udzielonych przez pana burmistrza, czy pana dyrektora, no bo pani dyrektor akurat nie zabiera w tym temacie żadnego głosu. A myślę, że jako ja radny chciałem poznać, jak jest meritum tego, żebym mógł ewentualnie mieszkańcom czy moim powiedzmy wyborcom odpowiedzieć w sposób rzetelny i prawidłowy na pytania, które do mnie kierują. Dziękuję panu bardzo za głos. Dziękuję panu radnemu. Czy jeszcze raz pan mecenas ad vocem, pan mecenas Piotr Cepierski, przepraszam.
Szanowni Państwo, w kolejności zgłaszania chęci zadania pytań jest Pan Radny Łukasz Naglik. Bardzo proszę, udzielam Panu głosu. Panie radny, bardzo prosiłbym od początku, bo mamy jakieś problemy techniczne i pana przerywa. Takie pytanie. Panie radny, nadal pana nie słyszymy bardzo jakoś. Połączenie się bardzo słaba. Wiemy, że będzie konkurs rozpisany. Będzie na pewno komisja, która będzie oczekiwała jakichś od kandydatów Szanowni Państwo, mamy zerwane połączenie z Panem Radnym Łukaszem Naglikiem. Spróbujemy jeszcze raz się połączyć. Proszę o chwilę cierpliwości. Spróbujemy się połączyć jeszcze raz z panem radnym. Panie radny, bardzo proszę. Nie widzimy pana. Proszę, sprawdzimy, czy pana słychać dobrze. Tak, proszę bardzo. Proszę bardzo, tak. Czy mnie słychać? Tak, panie radny, proszę bardzo. Panie radny, proszę jeszcze raz włączyć mikrofon i kamerę. Bądź też sam mikrofon, może będzie to połączenie lepszej jakości. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, czy mnie słychać? Tak, tak, teraz pana słychać, proszę bardzo. Nie wiem, jak ile było mi przedtem słychać, czy mnie w ogóle było słychać, ale mam takie pytanie. Wiadomo, że będzie tu pytania już były zadane. Wszystkie, które chciałem, przez panią Małgorzatę Igłowicz i pana Sławomira Kaszmarka. A ja teraz mam pytanie takie, jaką wizję ma pan burmistrz? Bo wiadomo, że będzie
ogłoszony konkurs na jedno i drugie stanowisko. Wiadomo, że coś muszą ci kandydaci zaprezentować. Chciałbym wiedzieć, co muszą zaprezentować kandydaci przyszli na dyrektorów jednej i drugiej placówki. To jest takie coś. I wracając do tego, do pani Małgorzaty, co mówię, faktycznie to tak też mało subtelnie to wszystko było zrobione, miesiąc przed końcem rozwiązane, ale to już to pomijając i mam pytanie, czy miasto też jest przygotowane, tak jak już powiedział pan Kaczmarek, na ewentualne procesy, które mogą być przez to zrobione przez dyrektorów. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu, czyli tu były dwa pytania, jaką wizję ma pan burmistrz i co muszą przedstawić kandydaci i drugie, czy miasto jest przygotowane na ewentualne procesy ze strony państwa dyrektorów. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, szanowny panie radny, więc zacznę od pytania pierwszego, tak, szanowny panie radny, wizję funkcjonowania właśnie KOK-u i całej kultury kościańskiej i tak dalej musi przedstawić kandydat, a ewentualnie z reguły jak się ogłasza konkurs na takie stanowisko, wymaga się od kandydata przedstawienia wizji swojej, która będzie zaakceptowana lub nie. Także na tym to będzie polegała. Jeżeli komisja stwierdzi, że ta wizja jest, odpowiada takiemu miastu jak Kościan, jest dostosowana do możliwości finansowych i tak dalej i będzie akceptacja, no to na tym to polega. Także jeżeli wizja będzie zgadzała się z wyobrażeniem komisji, ewentualnie moim, to oczywiście będzie zaakceptowana, tak to generalnie wygląda, a nie zakładam żadnych procesów. No, trudno mi jest przewidzieć, bo co tutaj mogę mówić, czy jestem przygotowany na procesy, czy nie, to znaczy w jakim sensie. No prawnym jesteśmy, bo mamy prawników, którzy będą ewentualnie to prowadzi, bo po to się zatrudnia prawników w instytucjach i oni wtedy jakby są pełnomocnikami, ale myślę, że tutaj ja nie z góry nie zakładam, że muszą być procesy, także tutaj trudno mi tu odpowiedzieć na to pytanie inaczej. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, dziękuję serdecznie szanownym radnym. Panu burmistrzowi. Zadam pytanie, czy pan Łukasz Naglik? Mam informację, że pan radny Łukasz Naglik utracił połączenie. Szanowni państwo, więc bardzo proszę pana radnego o napisanie na czacie, jeśli się z nami tutaj połączy. Czy są jakieś inne pytania do tego punktu? Tak, zgłosił się pan radny Patryk Piasecki. Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Tak, proszę panie radny. Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu. Dziękuję radnemu Kaczmarkowi za wywołanie tej dyskusji. Pewne wątpliwości prawne pan mecenas po prostu już rozwiał. Za to dziękuję. Tak jak pan burmistrz powiedział, to on obsadza personalia, to jest jego obowiązek, dlatego uważam, że nie mi, a nie nam osądzać po prostu, czy miesięczne wypowiedzenie pani dyrektor, która poświęciła tyle lat, było eleganckie czy nieeleganckie, dlatego zwracam się z konkretnymi trzema pytaniami jeszcze, jak pan przewodniczący pozwoli. Pierwsze pytanie, wypowiedzenie umów następuje 4 stycznia. Do tego czasu konkurs na pewno się nie odbędzie i takie pytanie, kto będzie kierował tymi jednostkami od 4 stycznia? Dlaczego urząd nie rozważył na przykład 3-miesięcznego wypowiedzenia, 3-miesięcznego wcześniej poinformowania dyrektorów i w tym czasie przeprowadzenie tego konkursu? Myślę, że taki bieg tych rzeczy, te 3 miesiące nie spowodowałyby tej dyskusji dzisiaj. I to jest moje pierwsze pytanie, panie przewodniczący. Drugie pytanie. Na komisji budżetowej pan burmistrz wspomniał, że wysłał pismo do marszałka sejmiku w sprawie braku możliwości spełnienia kryteriów, jakie KOK powinien w kolejnym roku zrealizować, jeśli chodzi o to dofinansowanie, tak?
I takie pytanie, czy te pismo może zostać przesłane przez komunikator nasz radnych i czy pan marszałek już się ustosunkował do tego pisma? To jest pytanie numer dwa. I trzecie, już ostatnie pytanie. Pan burmistrz mówił o połączeniu tych instytucji KOP, bibliotek, muzeum. I pytam tylko, czy jakieś kroki są w tej sprawie już podjęte? I czy takie działanie funkcjonuje w jakichś innych gminach? Jeśli tak, to jakich? I to są moje trzy pytania, na które bym prosił, jak się za możliwość oczywiście, tutaj odpowiedzieć. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, za udzielenie głosu. Dziękuję, panie radny. Bardzo proszę pana burmistrza. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie radny, więc tak, zacznę od trzeciego pytania. Takie działania są też podjęte, tak jak już mówiłem, w gminie Czempiń. Nastąpiła też likwidacja filii bibliotek trzech, to mówiłem, to na pewno był pan na tej sesji, i to w wioskach, które są oddalone od Czempinia o wiele kilometrów, i tam zostały zlikwidowane filie, i teraz pan burmistrz czyni starania, by połączyć bibliotekę i dom kultury w jedną całość, i ma to być centrum kultury. Wiem, że ma, no jest to dosyć, że tak powiem, trudna droga, ale czyni takie starania, bo uważa, że w takich małych miastach typu Czempiń, może Kościan jest trochę większy, można z powodzeniem, może to prowadzić jedna osoba, nie musi być trzech dyrektorów, no są to pewne zmiany organizacyjne, które pozwalają bardziej efektywnie zarządzać takimi instytucjami. Podobnie mamy w Śmiglu, tam jest Centrum Kultury w Śmiglu i tak samo jest jeden dyrektor, nawet mam tutaj strukturę przed sobą, Dom Kultury, prowadzi sekcje, zespoły, kluby, towarzystwa, orkiestrę też prowadzi, i Miejską Bibliotekę Publiczną w Śmiglu, z filiami, oczywiście tam są Nietążkowie, Bojanowie i w Czaczu, to też są oddalone, wiadomo, oddalone od Śmigla o wiele kilometrów, to nie jest to co Kościan, że jak tu już obliczyłem, że z osiedla Piastowskiego z niektórych punktów jest bliżej do biblioteki miejskiej niż do tej filii, która znajduje się w piwnicy jednego z bloków. Także że powiem tak, że mimo rządowego wsparcia miasta i gminy reorganizują instytucje kultury, szukają w ten sposób różnych efektywniejszych sposobów zarządzania. To już o tym mówiłem, to może pan sobie poczytać na różnego rodzaju portalach. W całej Polsce to się dzieje, więc ja tutaj nie wyważam otwartych drzwi, nie odkrywam Ameryki, ale tak to wygląda. Drugie pytanie to dotyczyło, gdzieś tutaj zapisałem, panie przewodniczący, panie burmistrzu, drugie pytanie dotyczyło o te kryteria, które KOK nie spełnił w tym piśmie do... Aha, nie, już, tak. Pismo radni by mogli uzyskać. Tak, pismo, panie radny, szanowny panie przewodniczący, tak, pismo przygotowywał pan dyrektor, miał je wysłać, zobaczymy, myślę, że jest to pismo i nie ma problemu, żeby to pismo szanowni radni otrzymali, i polega to na tym, że wiadomo, że powiedzmy, że odwiedzało, mówiąc tak w uproszczonym trybie, w ostatnich trzech latach, powiedzmy w roku X, na przykład było 1000 mieszkańców odwiedzało KOK, w roku Y 1500, w roku C na przykład 2000 mieszkańców. Następnie trzeba po przebudowie KOK-u jakby zwiększyć tą ilość, na przykład do 3000 czy do 4000 odwiedzających. To po prostu ma być efekt
efekt taki, że jakby po rozbudowie jakby odwiedzalność danej jednostki kultury się zwiększyła. No trudno wypełnić wymogi odwiedzalności, jak jest COVID i nie mogą się odbywać imprezy. No mieliśmy na przykład Dni Kościana, które musieliśmy odwołać, gdzie miało być kilka tysięcy osób, prawda? I wiele innych koncertów zostało odwołanych, gdzie publiczność, na przykład koncert z okazji 11 listopada, jak przyjeżdżała orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego, to zawsze była sala wypełniona po brzegi. No niestety tego się nie da. No może być w internecie, no tutaj jest klikalność, kwestia ile jest tych odwiedzin ale to nie jest to samo, prawda? No można to sobie wszystko sprawdzić. Także ciężko podczas... Zresztą pan wie, pan działa w branży artystycznej, wie pan, jak to w tej chwili wygląda, że artyści no, i mają się różnych innych zajęć, po prostu imprezy się nie odbywają, a internet no, to jest taka namiastka. Niestety to nie jest to samo, co bezpośredni kontakt z publicznością. I pierwsze pytanie to było, że wcześniej można było te zarządzenia, tak? Czy dobrze to rozumiałem? Wydać, tak? Pierwsze pytanie dotyczyło, czy nie mogło być 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia i kto będzie kierował od 4 stycznia? Od 4, już mówię, panie przewodniczący, od 4 stycznia będzie kierowała wyznaczona przeze mnie osoba, będzie kierowała jedną i drugą instytucją po pół etatu, jeżeli się tego podejmie. A druga rzecz, to tutaj nie ma 3-miesięcznego, to trudno tutaj, no jest to, zostało to zastosowane zarządzenie na 1,5 miesiąca przed, ale to nie ma nic wspólnego z jakimś 3-miesięcznym wypowiedzeniem, po prostu zapadła decyzja, że jest zarządzenie, które z dniem 4 stycznia kończy jakby kadencję. Tak jak mówiłem, żeby wiedzieć, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy i będą rozpisane konkursy i te osoby, które pełnią obecnie rolę dyrektorów, mogą stanąć do tego konkursu. Tak jak już wcześniej mówiłem, nikt nikomu nie zamyka drogi. To tyle z mojej strony. Dziękuję uprzejmie i jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to proszę bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Czy pan radny Patryk Piasecki jest usatysfakcjonowany z odpowiedzi? Bardzo proszę. Tak, dziękuję. Pan burmistrz udzielił bardzo szczegółowych i precyzyjnych odpowiedzi na to pytanie, więc pozwolę sobie na te dwa zdania do powiedzenia. My po prostu tak uważamy, że taki okres 3 miesięcy, jakby to zarządzenie było wydane 3 miesiące wcześniej, no to taka debata publiczna pewnie się nad tym wszystkim by nie wzbudziła, ale to jest moje prywatne zdanie, dlatego nie chcę dalej w to wchodzić. I druga sugestia, cieszę się, że te kroki są już podejmowane, jeśli chodzi o te łączenie instytucji, że w ogóle są jakieś plany, skoro o tym mówimy, choć jestem tego przeciwnikiem. I tylko chciałem zaznaczyć, żebyśmy porównywali się do takich gmin większych jednak, bo porównanie się do Czempinia, który jest 2 razy mniejszy od Kościana, Kościan jest sercem powiatu, wiele osób z tych gmin ościennych też korzysta w Kościanie z kultury, no porównujmy się z większymi, taka jest moja sugestia i życzę powodzenia w tym wszystkim. Dziękuję panie burmistrzu, panie przewodniczący za udzielenie głosu. Dziękuję panu radnemu za wypowiedź. Z chęcią zabrania głosu zgłosił się pan mecenas Piotr Ciepierski. Bardzo proszę, panie mecenasie. Proszę włączyć mikrofon, panie mecenasie. Okej, czy teraz mnie widać i słychać? Tak, dokładnie, proszę bardzo. Przepraszam, ale jeszcze nie jestem biegły, państwo zabieracie głos tutaj bardzo często, a ja bardzo rzadko. Ja chciałbym tylko wyjaśnić terminologię, którą się państwo posługujecie. Ja rozumiem jak gdyby kwestie związane z takim potocznym rozumieniem pewnych zdarzeń, które miały miejsce, natomiast
w sytuacji, gdy mówimy o tym, że burmistrz kogoś, komuś wypowiedział umowę albo go odwołał, to są to sformułowania nieprecyzyjne i dlatego chciałbym tutaj w tym momencie wyraźnie wskazać, że pan burmistrz jako organ wykonawczy nie odwoływał nikogo, również nie wypowiadał umowy z zachowaniem określonego terminu wypowiedzenia. Nie stosujemy tutaj stricte reżimu wynikającego z prawa pracy, albowiem odnosimy się do stosunku pracy, który wynikał z powołania, bo tylko taki przewiduje ustawa. Dlatego burmistrz w tym momencie nie wypowiadał, nie odwoływał, informował jedynie o wygaśnięciu kadencji, tak? Żeby nie było do czynienia ponownie z sytuacją, że dochodzi do nawiązania stosunku pracy znowu w wyniku działań, czynności dorozumianych, konkludentnych. I w tym zakresie pewnie miało miejsce wyprostowanie tego stanu prawnego w zakresie tegoż stosunku pracy i tylko tego dotyczyło to zabranie głosu przeze mnie, żeby odróżniać i być precyzyjnym, że nie mieliśmy do czynienia z odwołaniem albo z wypowiedzeniem, a mieliśmy do czynienia z wygaśnięciem kadencji przy przyjęciu takiej, a nie innej konstrukcji tego zarządzania a zostało to najprawdopodobniej właśnie zrobione dlatego, żeby można było kolejną umowę z dyrektorem tym czy innym, który zostanie wybrany w konkursie, zawrzeć już na takich konwencjonalnie przyjętych zasadach, które przewiduje ustawa, a mianowicie w formie pisemnej z wyraźnym określeniem zadań i obowiązków. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu mecenasowi. W naszej dyskusji zgłosił się jeszcze pan radny Marcin Betlej. Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Tutaj miałbym pytanie do pana burmistrza jedno, bo czy dobrze zrozumiałem, że po ogłoszeniu nowego konkursu w przyszłym roku to będzie jedna osoba, która będzie tutaj zarządzać i biblioteką, i KOK-iem. Czy tak? Dobrze, na to pytanie odpowiem. Czy jeszcze jakieś pytania ma pan radny? Będę miał po udzieleniu odpowiedzi przez pana burmistrza. Tylko ad vocem, panie radny, bo będzie musiał pan się zwrócić. Tak, ad vocem. Do tego pytania, dobrze. Tak, tak, dokładnie do tego. Dobrze, udzieli odpowiedzi pan burmistrz, bardzo proszę. Szanowny panie radny, tak jak mówiłem, po 3 stycznia obydwiema placówkami będzie zarządzała jedna osoba, ale na czas określony, na kilka miesięcy, bo może być to do roku najwyżej. W tym czasie i ona będzie kierowała jedną i drugą placówką. Następnie zostanie rozpisany konkurs i to będzie zależało, czy uzyskam zgodę na połączenie tych, jeżeli uzyskam zgodę na połączenie na przykład Domu Kultury z biblioteką, to będzie rozpisany konkurs na dyrektora KOK-u i biblioteki. Jeżeli nie uzyskam takiego zgody na takie połączenie, no to będę zmuszony rozpisać dwa konkursy, niestety, na dyrektora biblioteki, czy dyrektorkę biblioteki i dyrektorkę bądź dyrektora KOK-u. Także, że tak to wygląda.
Dziękuję panie burmistrzu. Czy pan radny jest usatysfakcjonowany z odpowiedzi na pytanie zadane? Tak, jestem i tutaj chciałem teraz doprecyzować właśnie moje pytanie, bo widzę, że pan burmistrz dąży do tego, żeby jedna osoba zarządzała dwoma placówkami. I prosiłbym pana burmistrza o pomoc w zrozumieniu toku myślenia, nie wiem, rozumowania pana burmistrza, bo nie bardzo nadążam. To jak w takim razie to jest, że MOSiR musi mieć dwóch dyrektorów, Urząd Miasta musi mieć trzech burmistrzów, a tutaj na przykład tylko jedna osoba. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Głos zabierze pan burmistrz. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie radny, jeżeli chodzi o kształtowanie polityki personalnej, to ono należy do burmistrza i to, czy ma być jeden dyrektor na dwie placówki, na przykład w KOK-u i w tym, i bibliotece, wynika z tego, szanowny panie dyrektorze, panie radny, że na przykład te instytucje się zmieniają. Po prostu we współczesnym świecie, jak tutaj piszą znawcy, coraz bardziej się zacierają różnice między poszczególnymi kategoriami kultury. Biblioteka przestaje być miejscem służącym po prostu do pożyczania książek. Coraz większe znaczenie mają różnego rodzaju warsztaty, działania aktywizujące, a nieraz i wystawy, i sztuki. Muzea podobnie przestają być miejscem takiego statycznego obcowania ze sztuką. W konsekwencji łączenie instytucji kultury może mieć taki pozytywny efekt poprzez uzyskanie takiej synergii. Więc tutaj to nie jest, jak już mówiłem, jak pan uważniej słuchał, panie radny, to mówiłem, że jest to ogólnopolska tendencja, jeżeli chodzi o łączenie, nawet się łączy z instytucjami sportu. Jak pan wie, rząd, który obecnie funkcjonuje, połączył Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Ministerstwem Sportu. Było 24 ministerstwa bodajże, czy 30, już nie wiem, miało być 16, więc tutaj nie ma nic nadzwyczajnego w tym działaniu. Jak już powiedziałem, nie wyważą otwartych drzwi, to się dzieje, a czy ma, to, że jest dwóch wiceburmistrzów, zastępców burmistrzów, jest to, wynika to z zadań, z różnych jakby rzeczy, które wynikają z ogromu właściwie tutaj coraz większych wymagań i tak dalej, żeby to wszystko dobrze zorganizować. Podobnie jak już panu tłumaczyłem, w MOSiR-ze jest dyrektor i zastępca dyrektora, a poprzednio był dyrektor, kierownik i drugi kierownik bodajże od, czyli było trzy stanowiska kierownicze, są teraz dwa stanowiska kierownicze. Tak więc jedna osoba mniej, także to, czy ktoś się nazywa zastępca dyrektora, czy by nazywał się kierownik, to może to nie ma znaczenia, więc to proszę, to jest taka troszeczkę demagogia. Tak samo w Urzędzie Miejskim jest zastępca, ale nie ma na przykład naczelnika wydziału, który była pani burmistrz, i w to miejsce nikt nie został zatrudniony, więc to trzeba tak trzeba brać, też troszeczkę patrzeć, i to są naprawdę zdecydowane oszczędności. Pani burmistrz łączy dwie funkcje, tak więc tutaj nie ma żadnego jakiegoś problemu, że jest dwóch zastępców burmistrza. Tak jest, przed chwilą pan radny Patryk Piasecki też powiedział, że nie porównujmy na przykład Czempinia, Śmigla, czy gminy Kościan, gdzie
to są mniejsze jednostki, także że no to raz, jak jest wygodnie, każdy mówi, miasto Kościel liczy 23 tysiące mieszkańców, na przykład Krzywiń liczy 10 tysięcy chyba mieszkańców. Także jest to tutaj znaczna różnica. Ale jeżeli chodzi o placówki kultury, jest to ogólnopolska tendencja, także mogę panu przynieść artykuły, pokazać w ilu miastach się łączy te jednostki, bo po prostu jesteśmy przypierani do ściany pod względem finansów. Pan kiedyś mówił na temat zadłużenia, na temat różnych ekonomicznych aspektów działania, funkcjonowania miasta, więc proszę wziąć to pod uwagę, szanowny radny. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. Dziękuję panie burmistrzu za odpowiedź. Czy pan radny jest usatysfakcjonowany? Zapytam pana radnego Marcina Betleja. Odpowiedź uzyskałem, dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie widzę innych radnych, którzy by chcieli zabrać głos w tym punkcie, a więc zamykam, szanowni państwo, punkt 8. Przechodzimy do punktu 9, który dotyczy podjęcia uchwał w sprawie. Punkt 9.1 dotyczy udzielenia pomocy finansowej powiatowi kościańskiemu. Jest to druk numer 241. Projekt uchwały otrzymali radni w materiałach sesyjnych. Był on omówiony na posiedzeniach dwóch komisji, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana, które zaopiniowały go pozytywnie. Opinia jest dostępna na portalu. Czy do projektu uchwały radni mają pytania lub wnioski? Nie widzę, zarządzam głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. Proszę zagłosować na tablecie. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Trwa głosowanie. Bardzo proszę wszystkich państwa radnych o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska Kościana podjęła uchwałę zgodną z drukiem numer 241, stosunkiem głosów 20 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Punkt 9.2 dotyczy zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Jest to druk numer 244. Projekt uchwały został radnym przesłany w materiałach sesyjnych. Projekt uchwały był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana, która zaopiniowała go pozytywnie. Opinia jest dostępna na portalu. Czy do projektu uchwały radni mają pytania? Jeśli tak, proszę zgłosić się do dyskusji na tablecie. Zgłosił się pan radny Sławomir Kaczmarek. Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, nasunęły mi się dwa pytania, jeżeli chodzi o projekt zmiany uchwały budżetowej. Pierwsze pytanie dotyczy takiej kwestii. W uzasadnieniu wyczytałem, że nastąpi urealnienie obsługi długu publicznego o kwotę 371 700 zł, czyli zmniejszamy tutaj tą kwotę wydatkowaną. Chciałbym się dowiedzieć, z czym to jest związane, czego dotyczy to urealnienie. I drugie pytanie, pojawiło się też także w materiałach takie pojęcie
kościelski trakt rekreacyjny numer 9, tam jest kwota 150 tysięcy złotych na to przeznaczona. Ja mam tylko pytanie, jeżeli chodzi to o skwer Jana Pawła II, to proszę tylko o potwierdzenie, a jeżeli nie jest to, to chciałbym, Antonie, się dowiedzieć, co to jest za projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu za zadane pytania. W imieniu pana burmistrza odpowiedzi udzieli skarbnik pani Agata Majorek. Bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. Jeżeli chodzi o KTR etap 9, to zgadza się, jest to skwer Jana Pawła II. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki na urealnienie obsługi długu, to w budżecie, w każdorocznym budżecie mamy zaplanowane odsetki od poszczególnych serii obligacji, od kredytów, które mamy. Te odsetki zawsze mamy zaplanowane na ciut wyższym poziomie od aktualnie obowiązującego, gdyż oprocentowanie w trakcie roku się zmienia i musimy mieć zabezpieczone środki na wypadek, gdyby to oprocentowanie wzrosło. Natomiast w bieżącym roku mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy to oprocentowanie mocno spadło. W związku z tym mamy dość duże oszczędności tutaj i urealniamy plan do rzeczywistego wykonania, jakie będzie w tym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik za udzielenie odpowiedzi. Zgłosił się z chęcią zadania pytania pan radny Patryk Piasecki. Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja mam tylko jedno takie techniczne pytanie. Jeśli chodzi o, zwiększa się kwota o 1 000 000 złotych na rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę tam prawie 200 tysięcy i łączna kwota rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie wyniesie 2 350 000. I takie moje teraz jest pytanie, czy to jest kwota, które przejdą w jakiejś formie autopoprawki do tego budżetu 2001, z czego wynika teraz wzrost tej kwoty, czy jakieś są inwestycje niezakończone, jakby pan burmistrz mógł coś więcej o tym tutaj powiedzieć, żeby wyjaśnić po prostu ten punkt. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję panu radnemu za zadane pytania. W imieniu pana burmistrza głos zabierze pani skarbnik Agata Majorek. Bardzo proszę. Szanowni państwo, wzrost kwot na rezerwach wynika z technicznej czynności ogólnej, jaką podejmujemy. Zwiększając dochody, zmniejszając wydatki, następuje uwolnienie środków. I tak mieliśmy w bieżącej uchwale zwiększone dochody, na przykład z tytułu odszkodowań. Mieliśmy urealnienie wydatków, tak jak tu z odsetek, o których mówiłam przed chwilą, mieliśmy urealnione wydatki w oświacie związane z wynagrodzeniami, związane z wyżywieniem uczniów. I teraz ogólne podsumowanie tych wszystkich zmian spowoduje, że uwalniają się środki w planie. I te środki, jeżeli nie mamy konkretnego przeznaczenia, wpisujemy jako rezerwy, natomiast to nie są fizycznie pieniądze. Musimy się liczyć z tym, że po zamknięciu roku okaże się, że część dochodów nie była zrealizowana. I tu też nie będziemy mieli zrealizowanej części wydatków, takiej właśnie, jaka jest w tych rezerwach. I w związku z tym niestety nie jest tak, że te środki przejdą na rok 2021. Na rok 2021 przejdą nam wolne środki, będzie to nadwyżka środków, które pozostaną na rachunku budżetu po zamknięciu roku księgowego. Natomiast na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić, jaka to będzie kwota. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik za udzielenie odpowiedzi. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym punktem? Nie widzę, zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. Proszę zagłosować na tablecie. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Bardzo proszę wszystkich Państwa radnych o oddanie głosu w tym punkcie. Zwracam się do pana radnego Konrada Garwolińskiego i do pana radnego Wiktora Rudawskiego o oddanie głosu w tym punkcie. Trwa głosowanie. Proszę pana radnego Wiktora Rudawskiego może o odświeżenie strony na tablecie i zagłosowanie. Szanowni Państwo, jeszcze chwileczkę cierpliwości. Jednego z radnych został wyrzucony ze sieci. Czekamy, aż się zaloguje ponownie i odda głos, więc dziękuję. Zamykam głosowanie i stwierdzam, że Rada Miejska Kościana podjęła uchwałę zgodną z drukiem numer 244 stosunkiem głosów, 18 głosów za, głosów przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących. Przechodzimy do kolejnego punktu, który dotyczy wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kościan. Jest to druk numer 242. Projekt uchwały został Państwu radnym przekazany. Był on omówiony na posiedzeniu Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, która zaopiniowała go pozytywnie. Opinia ta jest dostępna na portalu. Czy do projektu uchwały radni mają pytania? Jeśli tak, proszę zgłosić się do dyskusji na tablecie. Nie widzę, zarządzam głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. Proszę zagłosować na tablecie.
Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska Kościana podjęła uchwałę zgodną z drukiem numer 242 stosunkiem głosów 20 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Punkt 9.4 dotyczy wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2021 rok. Jest to druk numer 243. Projekt uchwały otrzymali Państwo w materiałach sesyjnych. Był on omówiony na posiedzeniach dwóch komisji, Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana, które zaopiniowały go pozytywnie. Opinia ta jest dostępna na portalu. Czy do projektu uchwały radni mają pytania? Jeśli tak, proszę zgłosić się do dyskusji na tablecie. Nie widzę, zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. Proszę zagłosować na tablecie. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska Kościana podjęła uchwałę zgodną z drukiem numer 243 stosunkiem głosów 20 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Kolejny punkt dotyczy programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Jest to druk numer 240. Projekt uchwały otrzymali Państwo w materiałach sesyjnych. Był on omówiony na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, która zaopiniowała go pozytywnie. Opinia ta jest dostępna na portalu. Czy do projektu uchwały radni mają pytania? Jeśli tak, proszę zgłosić się do dyskusji na tablecie. Nie widzę, zarządzam głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. Proszę zagłosować na tablecie. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska Kościana podjęła uchwałę w brzmieniu jak w druku numer 240 stosunkiem głosów 20 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy punkt 9. Przechodzimy do punktu 10. Wolne głosy i wnioski. Nawiązując do złożonej na poprzedniej sesji informacji z analizy oświadczeń majątkowych, chciałbym dodać, że wpłynęła informacja z Urzędu Skarbowego. W informacji tej urząd wskazał na kilka nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych, w szczególności brak wskazanych kwot najmu, kwot
z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, a także dochodów ze sprzedaży nieruchomości. O uwagach Urzędu Skarbowego poinformowane zostały zainteresowane osoby. Uprzejmie informuję, że do Rady Miejskiej Kościana wpłynęła petycja w sprawie odwołania Janusza Dodota ze stanowiska dyrektora Kościańskiego Ośrodka Kultury. Petycję tą przekazałem do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. A teraz udzielam głosu panu burmistrzowi. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Przepraszam, może wpierw tutaj zgłosili się państwo radni z chęcią zabrania głosu, wolnego głosu. Bardzo proszę pana radnego Patryka Piaseckiego. Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja tylko chciałem nawiązać do sytuacji, która miała miejsce chyba w ostatniej godzinie, może dwóch godzinach, więc przepraszam za moje nieprzygotowanie do tego tematu. Chciałbym tylko pokazać pewną sytuację. Postaram się pokazać zdjęcie. Nie wiem, czy tutaj będzie dobrze widać. Pierwsze. O, dziękuję panie przewodniczący. Cofnę się jeszcze. To jest sytuacja z tego, co widzę na ulicy chyba w Poznańskiej. Odpowiada za to chyba Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, z tego, co tutaj domniemywam. Jeśli tak samo będą podchodzić do zieleni, no narażamy miasto według mnie na śmieszność takimi sytuacjami. Nie wnikam, kto jest za takie działanie odpowiedzialne. No widzimy dwóch pracowników, którzy z jadącego busa odśnieżają ulicę, no to jest śmieszność po prostu. No sugeruję tą sprawę jakoś wewnętrznie, chociaż nie wiem, czy wyjaśnić, ale no spróbować coś z tym zrobić, bo to mówię, narażamy się na śmieszność. W internecie widzę, że to już bardzo, bardzo chodzi. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję panu radnemu za zgłoszony sygnał. Bardzo proszę, zgłosił się pan radny Sławomir Kaczmarek. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu. Ja mam dwie sprawy w wolnych głosach i wnioskach. Mam taką prośbę. W najbliższym czasie będziemy procedować uchwałę budżetową na przyszły rok. Ja bym miał taką prośbę, aby niezwłocznie, gdy przyjdzie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, ona się pojawiła na komunikatorze radnych, aczkolwiek chociażby u mnie. Ja jestem bardzo tym zainteresowany, żebyśmy nie byli informowani opinią RIO podczas sesji budżetowej. To jest taka moja prośba. I druga moja prośba jest taka, że zauważyłem przez ostatnie kilka dni na osiedlu, w którym mieszkam, co prawda, ale to chodzi o oświetlenie, które pewnie z własnością Enei, że ono już w godzinach popołudniowych zaczyna świecić o godzinie przed 15.30, gdzie ciemność robi praktycznie 16.30. No, mam taką prośbę, czy nie możemy tego gdzieś skorelować, żeby jednak te lampy się załączały powiedzmy te 30-40 minut później. Ja sądzę, że to może być taki problem w całym mieście, jeżeli chodzi o te lampy eneowskie, a pewnie jaki to realny zysk dla miasta by był w zużyciu prądu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wolny głos pana radnego. Tak, oczywiście, jeśli pojawi się opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, ona będzie także dostępna na BIP-ie Urzędu Miejskiego, a także będzie przekazana na komunikator do państwa radnych. Bardzo proszę, zgłosiła się pani radna Małgorzata Igłowicz-Betlej z wolnym głosem. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, mam wielką prośbę do pana burmistrza, czyli zgłaszam się do pana burmistrza z tą prośbą o jeszcze raz rozpatrzenie wniosku, znaczy rozpatrzenie sprawy zamknięcia filii bibliotek. Tak pięknie napisali do nas i do burmistrza czytelnicy tych dwóch filii z prośbą o ich niezamykanie. Myślę, że 250 podpisów, a w petycji jest powiedziane, że byłoby ich znacznie więcej, gdyby nie pandemia.
Myślę, że można by było jednak się pozytywnie do tej prośby przychylić, tym bardziej jak wiemy cały czas, nie są to duże pieniążki. Dziękuję, wszystko. Dziękuję pani radnej. Bardzo proszę, zgłosił się pan radny Wiktor Rudawski. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, słychać mnie? Tak, słychać Pana, nie widać Pana, ale słychać. Bardzo proszę. Okej. Panie Przewodniczący, jak wszyscy wiemy, w kraju panuje tendencja, żeby po prostu remontować, odbudowywać dworce. My jesteśmy, żeby te dworce nasze w całym kraju wyglądały ładnie, przyjeżdżają turyści, i zagranicy, i z innych miast Polski, żeby nasz kraj poprzez dworce, bo jakby to nie patrzeć, to jest jakaś reklama, wyglądały ładnie. Jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że dworzec kościański już jest elegancko wyremontowany. Perony mamy bardzo ładne, czyli dworzec zmienił, powiedzmy, swój wygląd na bardzo ładny. Jeżeli do nas przyjeżdżają goście z Wrocławia, z Poznania, gdzieś tam dalej i wychodzą z tego dworca, dworcem zachwycenie, ale jak wychodzą z dworca i znajdą się już na chodniku, to ich przeraża. Ponieważ gdzieś w odległości 50-70 metrów ten kawałek dworca, wyjazd naszego dworca jest naprawdę przeraźliwie nieładny, dziury, wyboje i tak dalej. Ja zdaję sobie sprawę, że być może ulica Dworcowa gdzieś jest tam wzięta pod uwagę do remontu, ale czy nie dałoby rady właśnie w odległości, to jest gdzieś 50-70 metrów, tamte dziury jakoś załatać? To nie są duże koszty, a mimo wszystko to świadczy o naszym wyglądzie, o tym, jak po prostu się przedstawiamy. I tak jak to się mówi, jak wyglądasz, tak cię cenią i tak cię oceniają. Tak jak powiedziałem, dworzec mamy bardzo ładny, wokół dworca wszystko jest bardzo ładne, ale wyjście z tego dworca na chodnik i potem jazda gdzieś 50 metrów po tych dziurach, to jest masakra. Czy nie dałoby rady jednak tych dziur? To nie są wielkie koszty. Ja wiem, jak to się robi, bo widziałem, jak to robią w innych krajach. Akurat miałem możliwość przy czymś takim trochę popracować, tak żeby te dziury załatać, bo w tej chwili naprawdę jest to okrutne i można to małymi kosztami jakoś zrobić, żeby wyjazd dworca był naprawdę przyzwoity. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie radny za wolny głos. Zgłosił się pan radny Tomasz Bajstok, bardzo proszę, z chęcią zabrania głosu. Panie Przewodniczący, ja tylko widać mnie, słychać. Panie Przewodniczący, widać mnie, słychać. Widać pana i słychać, bardzo proszę. Ja z drobną sprawą, ale może też istotną. W parku Kajetana Marowskiego, stojąc na śluzie, idąc w kierunku ulicy Marcinkowskiego, piąte drzewo zagraża bezpieczeństwu osobom tam przebywającym. Konar jest uszkodzony, zwisa on nad ścieżką. No, lada dzień prawdopodobnie spadnie. Mam nadzieję, że na nikogo z osób, które tam będą. Dziękuję. Dziękuję panu za wolny głos. Bardzo proszę, teraz głos zabierze pan burmistrz. Bardzo proszę, udzielam panu burmistrzowi głosu.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowny panie przewodniczący, szanowni radni. Tutaj zapisałem sobie te wnioski, uwagi. Oczywiście tutaj dziękuję serdecznie za zwrócenie uwagi, szczególnie jeżeli chodzi o ten konar parku. Jutro natychmiast tam pojadą nasze służby i sprawdzą i postarają się usunąć, bo rzeczywiście jeżeli jest sytuacja zagrażająca zdrowiu i życiu człowieka, to w pierwszej kolejności to trzeba uczynić. Tu się przyjrzymy, jeżeli chodzi o tę drogę, to tam już wiem, że pan poseł, to nie jest nasza droga, ale dobrze, będziemy, myślę, że po tych wszystkich remontach, jutro mam spotkanie z panem dyrektorem Storpolu, bo wiadomo, tam się ciężki sprzęt przewijał przez długi okres w związku z tymi remontami przy ulicy, przy tunelu na ulicy Młyńskiej. Także przyjrzymy się temu i oczywiście coś trzeba zaradzić, jak to się mówi, jak cię widzą, tak cię piszą i to jest prawda, panie radny Wiktorze Rudawski, więc tutaj będziemy tutaj się przyglądać. Co do oświetlenia, to też oczywiście sprawdzimy, jak to są te urządzenia tam ustawione, czy bo to wiem, że to jest od, jak jestem radny 18 lat i burmistrzem, to zawsze ten problem występuje z tymi starymi urządzeniami, jeżeli chodzi o oświetlenie. Tak więc oczywiście mówię, postaramy się szybko zadziałać, osobiście tam tylko zajrzę jeszcze i ten konar no trzeba, bo to właśnie to jest to, że mamy stary drzewostan i trzeba, no jak takie, bardzo dziękuję panu radnemu za tę informację i też apeluję do wszystkich szanownych radnych, jeżeli coś takiego, proszę pisać SMS-y bądź dzwonić, zaraz będziemy reagować. Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący, szanowni radni. Chciałbym tutaj trochę pokazać, zaprezentować, co się dzieje, co się działo w mieście. I tak będzie modernizacja Placu Zaba przy ulicy Żeromskiego w Kościanie. I tak jak tu państwo widzą, będzie wyposażony w nowe urządzenia zabawowe dla najmłodszych, w tym zjazd linowy, tyrolka tak zwana oraz ławki i kosze na śmieci. Oczywiście też będą tam ustawione, bo to nie było wcześniej przewidziane, ale podobnie jak przy innych placach zabaw, jak zrobiliśmy to na Górostwie, będzie też ustawiony, myślę, że stojak na rowery. Tam były takie trzy wierzby, nie wiem, czy państwo pamiętają, tam też się odłamał potężny konar. Na szczęście nic się nie stało, zostały już usunięte te wierzby, nasadzimy nowe drzewa i no, tam się bawiły dzieci, nie mogłem na to pozwolić, także że tutaj bezpieczeństwo dzieci, naszych najmłodszych i dorosłych i wszystkich ludzi jest najważniejsze. I to koszt inwestycji około 65 tysięcy złotych. Też tam zrobimy, też proponuję, żeby tam dokonać remontu też boiska dla dzieci, podobnie jak na Górostwie, będą profesjonalne bramki. W tej chwili jest to tam takie klepisko, gdzie stoją dwa kosze, które już nie spełniają żadnych wymogów BHP i one będą zdemontowane i też zamontujemy też podobne bramki jak z koszami, z tym, że będą nad bramkami, zostanie boisko wyprofilowane, zasiana trawa, nawodnienie i myślę, że młodzież, tak jak na Górostwie, będzie bardzo licznie korzystała, młodzież, dzieci, dorośli, dzieci z dorosłymi, tak jak to obserwuję na Górostwie, będą na tym boisku tam spędzać czas. Szanowni radni, przystąpiliśmy do tutaj cieszy na pewno sportowców, piłkarzy i wszystkich, którzy korzystają ze stadionu. Kolejna szatnia na medal przy stadionie miejskim. Kwota przyznanego dofinansowania 48 tysięcy złotych, a łączna kwota inwestycji 98 tysięcy. To już jest na ukończeniu.
I została nam jeszcze jedna szatnia, to od razu powiem, że też już pan marszałek się zainteresował, bo mówi, że nam to bardzo sprawnie idą te remonty. Jak byliśmy z panem zastępcą, byliśmy w Poznaniu u wicemarszałka województwa wielkopolskiego, pytaliśmy o następne, mówi, że jeżeli tak sprawnie nam to będzie wszystko szło, to myślę, że też możemy sięgnąć po kolejną dotację i byśmy mieli wyremontowane wszystkie szatnie na stadionie. Proszę Państwa, naprawdę jest, myślę, że wszyscy sportowcy i użytkownicy tego obiektu w środku będą zadowoleni. Także że cieszę się, że to tak tutaj nie musimy się wstydzić, jeżeli przyjeżdżają drużyny z zewnątrz. Tam jeszcze będzie kilka rzeczy. Chcemy pomalować wieżę, w której odbywa się spikerka, bo też to tam nie za bardzo pasuje już do całości. Też przymierzamy się do remontu toalet, które są na zewnątrz. Musimy zacząć od dachu, żeby to wszystko się nie zniszczyło, rynny. I tak po kolei małymi kroczkami postaramy się ten obiekt doprowadzić do dobrego stanu. Także to jest to, Szanowni Państwo, dla poprawy bezpieczeństwa przy kładkach pod mostami kolejowymi zostały zamontowane balustrady. Powiem tak, że te balustrady są wykonane ze złomowanych poprzednich balustrad, które tam były, stały. To zrobiła to nam zwyczajowo firma Torpol, znaczy zleciła firmie, która robiła mostki pod wiaduktami przy targowisku i na Łazienki. Myśmy to pomalowali i tymczasowo jest zabezpieczenie, żeby nikt, bo tam jest dosyć stroma skarpa z jednej i z drugiej strony. Podobnie jest przy targowisku. No, próbowaliśmy to wycenić. No, kosztowałoby to wszystko 20 tysięcy, więc na razie nas, z uwagi, że są oszczędności, ale zabezpieczenie by było takie samo, no troszeczkę z gorszego materiału, ale myślę, że na razie wystarczy, jak będzie troszeczkę więcej pieniędzy, to pokusimy się o nowe balustrady, ale naprawdę tu w tym momencie chciałbym serdecznie podziękować firmie Torpol, która to wykonała. Myśmy dokonali pomalowania, oczyszczenia i myślę, że na ten czas to wystarczy. Później będziemy myśleć, żeby je zmienić, ale na dzisiaj to myślę, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Także jak wiemy, park Jana Morawskiego, no to już kilka lat temu był, dobrych kilka lat temu rewitalizowany i na bieżąco musimy odnawiać kolejne elementy tego parku. Przeprowadza to Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg Krościanie. Te tutaj to są stoły, siedziska, ławki, które znajdują się na jazie. One już były bardzo porysowane, podrapane, ta farba już schodziła, no minęło, mówię, kilka lat. Teraz zostały to własnym sumptem, zostało to w ramach obowiązków służbowych pracowników w godzinach pracy. Nie było trzeba zlecać na zewnątrz. Wykonali to i myślę, że teraz będzie znowu to służyło kolejne lata. Tak jak mówiłem wcześniej, był grzybek pomalowany, wyczyszczony, uzupełniona kostka wokół grzybka, która tam została powyrywana. Także teraz jakby jest czas, no po kilku latach trzeba różne prace renowacyjne wykonać. Tu przy szkole podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi imienia Feliksa Sztama w Kościanie ustawiliśmy serce na nakrętki. Stało to się teraz takie, można powiedzieć, modne. Jest to zawsze z przeznaczeniem na cel, te nakrętki są na cel charytatywny.
zależy, kto się zgłosi, także bardzo myślę przydatne. Pani dyrektor była bardzo zadowolona, młodzież w tej chwili tu jest niewiele tego, ale już widziałem ostatnio przyjeżdżając, było już po raz chyba drugi zapełnione i opróżnione, także że jest, służy to osobom potrzebującym. Jeszcze myślimy o kolejnych serduszkach. Więc tutaj mamy kolejne inwestycje w wodociągach kościańskich i tutaj zakupiono wykrywacz infrastruktury podziemnej. Jak Państwo mają napisane, często stare inwentaryzacje sieci wodociągowej są zrobione niedokładnie, a część sieci nie jest w ogóle naniesiona na mapę. No to jest po kłosie poprzedniego systemu, gdzie wiele rzeczy się robiło w czynie społecznym. Nikt tam nie nanosił tego na mapy. Teraz, żeby nie trzeba robić wykopów, to jest taki wykrywacz, który ułatwia spółce działanie. Następnie znowu kolejna wymiana pompy głębinowej. Pracownicy wodociągów to wykonali tę na studni głębinowej numer 11. No, te prace polegają na demontażu pompy i armatury. Wykonanie są też na studniach numer 14 i 16. Także jest to koszt 40 tysięcy netto. Tak więc no, wszystko to kosztuje, ale bez inwestycji i nakładów nie da się spółce funkcjonować. Także musimy to robić na bieżąco, żeby zawsze była woda dostarczana i nie brakowało. Szczególnie w okresie pandemii byłoby to naprawdę trudne, bo wiemy, że trzeba utrzymać higienę, więc woda jest niezbędna. Tu kolejne działania spółki wodociągowej na terenie Kościana uruchomione są strefy pomiarowe, które umożliwiają wodociągom kościańskim wgląd w to, jak woda przepływa, w jakich godzinach, w jakich kierunkach, z jakim ciśnieniem. Tak więc tutaj też kolejna nowinka, kolejne działanie spółki wodociągowej. I tu, tak jak Państwo radni wiedzą, samorząd przekazaliśmy 20 tysięcy złotych z rezerwy kryzysowej szpitalowi imienia Teodora Dunina w Kościanie. I tutaj były zakupione, zostały kombinezony ochronne dla personelu medycznego. Gmina Kościan też dodatkowo pozyskała środki w postaci grantu na podniesienie bezpieczeństwa osób pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientami pomocy, integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w warunkach podniesionego ryzyka. Jest to kwota 224 980 zł i 87 groszy, które pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. I to jest tutaj realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zakupiono tam zamgławiacze, czyli takie tak zwane dezynfekatory, które też pomieszczenia dla osób, które tam przychodzą, podopiecznych ośrodka, żeby byli bezpieczni, kombinezony, różne środki czystości, także tutaj to jest bardzo duża pomoc. Następnie jest dodatkowe godziny są jeżeli chodzi o porady psychologa i pedagoga, i to jest zespół doradztwa rodzinnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Oferta jest skierowana dla mieszkańców miasta Kościana, którzy źle znoszą sytuację w izolacji, kwarantanny, boją się o swoją przyszłość, czują się osamotnieni. Niestety to towarzyszy, ta pandemia powoduje, że takie sytuacje się coraz częściej zdarzają i niezbędny jest psycholog, także tutaj ułatwiamy kontakt, oczywiście telefoniczny z uwagi na
na COVID. I tutaj jest, tak jak tutaj jest napisane, w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem pracownicy samorządu miasta wspierają powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Kościanie w walce z epidemią. Trzy osoby z środowiskowego domu samopomocy zostały oddelegowane do pracy w sanepidzie. Pan dyrektor, bardzo nam dziękuję. Naprawdę ta pomoc była niezbędna, gdyż sanepidy zostały tak obciążone, że no, nie dawali sobie rady, także jest to była niezbędna i naprawdę bardzo potrzebna pomoc. Tu dziękuję tym pracownikom i cieszymy się, że mogliśmy się w ten sposób przyczynić do lepszego funkcjonowania naszej stacji sanitario, naszego sanepidu. Szanowni Państwo, w listopadzie wykonane zostało dosiewanie trawy na murawie Stadionu Miejskiego oraz na boisku znajdującym się przy Placu Zabaw na ulicy Powstańców Wielkopolskich, także na Górostwie mówiąc. Tak więc tutaj tam dosialiśmy trawę i tutaj, tak żeby te boiska były w należytym stanie. Podobnie jak inne miasta dołączyliśmy się do zakupu kwiatów od handlowców z uwagi na zamknięte cmentarze. I to były chryzantemy tradycyjne o tej porze roku. I pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki i Dróg je nasadzili w różnych punktach miasta i tak tym sposobem przyczyniliśmy się do wspomożenia handlowców, którzy nie mogli sprzedać swoich kwiatów 1 listopada. Tak więc tutaj taka skromna, ale pomoc. I tutaj taka ciekawostka, w parku miejskim można znaleźć sterty usypanych liści i to jest zabieg taki celowy, jest to strefa zimowania jeży. Chcemy pomóc w trudnym okresie zimowym przetrwać tym małym zwierzętom, które często można spotkać na spacerze w parku. Przed nadejściem zimy jeże zapadają w hibernację. Hibernacja to jest zwana też snem zimowym i jest sposobem, który pozwala jeżom przetrwać okres niskich temperatur i braku pożywienia. Widziałem wczoraj bodajże w Głosie Wielkopolskim, też w Poznaniu, przy jednej z uczelni poustawiono takie pojemniki obłożone takim materiałem ekologicznym, które i w środku były liście, metr na metr, czy dwa na dwa wypełnione liście właśnie też dla jeży. Także to jest naprawdę takie działanie proekologiczne. Tutaj została podpisana umowa na okna w przedszkolu. Myślę, że wykonawca wywiąże się z zawartej umowy. Jest to firma Salwa Zachód z Bogucina. Tak jak Państwo widzą, kontrakt opiewa na 711 808 zł. I jest to producent okien. Panowie zapewniali, że sobie z tym poradzą. Tak więc, jak to mówią, do trzech razy sztuka. Myślę, że jeżeli tylko te okna zostaną zamontowane, w międzyczasie rozpiszemy przetarg na pracę wewnątrz. I w przyszłym roku zakończymy budowę tego przedszkola. Podobnie jak mówiłem, jeżeli chodzi o osiedle Błonie, będziemy modernizować plac zabaw na osiedlu Piastowskim. I tutaj są wymienione te urządzenia, także nie zapomnieliśmy o osiedlu Piastowskim. Też doposażymy, tak jak było kiedyś tam obiecywane, będzie ten plac doposażony.
I tu przypominamy, że mamy elektroniczne biuro obsługi interesanta Urzędu Miejskiego. Zachęcamy do korzystania właśnie z tego biura obsługi interesanta. I podobnie zachęcamy też do korzystania z elektronicznego biura obsługi klienta. Bardzo bym prosił radnych ze swoim znajomym na osiedlach, przewodniczącym zarządu bym też zalecał osiedli, żeby informować, żeby korzystali z elektronicznego biura obsługi klienta wodociągów kościańskich. Też przygotowaliśmy takie plakaty, nie toleruj wandalizmu w naszym mieście, reaguj i zgłoś. Są tu podane numery telefonów komórkowych do Straży Miejskiej. Jest też podany adres mailowy. Także bardzo bym zachęcał, by wszelkie tego typu zjawiska natychmiast zgłaszać. Będziemy reagować. Tak więc z góry dziękuję. Też to jest taki plakat, który funkcjonuje na Facebooku i w niektórych punktach miasta. I tutaj też propagujemy, w związku z tym, że kibice nie mogą przychodzić na mecze, mamy cały czas zakaz. Niestety, oglądanie, znaczy gra przy pustych drużynach, przy pustych trybunach, No nie jest to najprzyjemniejsze dla sportowców, czy w ogóle dla wszystkich ludzi, którzy występują gdzieś, artystów i tak dalej. No ale takie mamy czasy, więc w związku z tym zachęcamy do oglądania online. Są tam reklamy firm, w związku z tym, jeżeli im więcej ogląda tych mieszkańców Kościana te mecze, to może być większe wsparcie dla lokalnych drużyn. Także można wtedy przedstawić sponsorowi, że jednak jest internet, jest duże zainteresowanie, także tu zachęcamy kościaniaków nie tylko do oglądania naszych sportowców w internecie. I jeszcze też jest apel, już to było wcześniej, ale jeżeli ktoś był chory na COVID i wyzdrowiał, z czego się zawsze wszyscy cieszymy, że każdy ozdrowieniec jest zawsze zwycięstwo nad tym strasznym wirusem, ale można też pomóc innym, oddając osocze. Więc jakby ktoś chciał, to zachęcam do skorzystania z tej możliwości, bo i w telewizji wszyscy burmistrzowie, prezydenci, wójtowie nawołują do tego, jeżeli tylko jest taka możliwość, to zachęcamy i jest taka akcja propagandowa, żeby to czynić. Także zachęcam serdecznie, to tyle. Bardzo dziękuję panie przewodniczący za możliwość przedstawienia tej prezentacji. Dziękuję serdecznie szanownym radnym, szanownym panu przewodniczącemu za uwagę. Dziękuję panu burmistrzowi za szeroką informację o tym, co się dzieje w naszym mieście. Chęć zabrania głosu w wolnych głosach i wnioskach. Tutaj zgłosił pan radny Roman Talikadze. Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Panie Przewodniczący, w imieniu mieszkańców ulicy Szulińskiej mam gorącą prośbę, żeby częściej były opróżniane kosze, zwłaszcza przy lepiku Mlekowita, gdzie kosz jest codziennie napełniany odpadami i w pewnym momencie to powoduje, że jest duże zanieczyszczenie wokół tego terenu. Także bardzo bym prosił. Jednocześnie chciałbym panu burmistrzowi podziękować za szerokie omówienie wydarzeń i inwestycji, jakie się dzieją w ostatnim czasie. Jest to bardzo, bardzo pozytywne usłyszeć, że tyle dzieje się w mieście Kościanie.
Również chciałbym panu podziękować za regularne komunikaty odnośnie koronawirusa na Facebooku. Także społeczeństwo miasta Kościana może być na bieżąco poinformowana w tej sprawie, jeśli chodzi o COVID-19. I mam taką gorącą prośbę, bo trwa rewitalizacja łazienek, żeby jednak uwzględnić również po obwodzie chociażby kanału czy inne dalszym części przy ferfecie, uregulowanie tej ferfety, co prawdopodobnie nastąpi, ścieżek, gdzie można by było w przyszłości miło spędzić czas spacerując uregulowanymi ścieżkami. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu za wolny głos. Zabierze głos pan burmistrz Piotr Różkiewicz. Proszę bardzo. Dziękuję, szanowny panie przewodniczący, szanowny panie radny. Dziękuję za te uwagi, za wnioski. Tylko powiem, że kosze są codziennie opóźniane i tam też właśnie, gdzie pan wspominał, pan radny, no firma robi to rano. Wiadomo, że nie mamy później, no nie jest to tak, że, bo Kościanie jest kilkaset koszy. Będziemy to robić od przyszłego roku sami. W tej chwili jeszcze w mieście obsługuje to firma zewnętrzna, ona to wykona rano, no później niestety mamy też trochę problemów przy żabkach, przy takich sklepikach tego typu kłopoty, no bo mieszkańcy tam jakby gromadzą się, coś wypiją, jakiś jogurt, jakieś lody, no lody to tam jest pół biedy, bo to jest papierek, ale jakieś wodę, no tak to niestety jest, że szczególnie latem, w takim okresie jesiennym, gdy jest cieplej, no one potem są szybko zapełniane. No będziemy się starać tam, jak będziemy już sami to obsługiwać, no po południu jeszcze zobaczyć w takich różnych newralgicznych miejscach, czy ten kosz już jest wypełniony, no ale nie mamy wpływu, jeżeli to się dzieje wieczorem czy po południu, no to no, nikt nie przyjedzie specjalnie, i żeby ten kosz opróżnić. No, zdarzają takie się sytuacje, ale niemniej przyjrzymy się temu. I to dzieje się właśnie najczęściej przy sklepach. Nie tylko. Także dziękuję uprzejmie, panie radny. Będziemy tutaj baczniejszą uwagę zwracać na to. Dziękuję panu za wypowiedź. Zgłosił się pan radny Łukasz Naglik z chęcią zabrania głosu. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja jeszcze w sprawie, co pan burmistrz mówił odnośnie oddawania osocza. Ja ostatnio rozmawiałem z paroma osobami, które podpowiedziały takie coś, że w miastach innych, które mają na przykład basen, tak jak my mamy jeszcze wieżę wspinaczkową, zachęcić mieszkańców Kościana do tego, jak oddasz osocze, masz jakieś tam darmowe wejście na miejski jakiś obiekt, pływanie, ścianka, no cokolwiek, czy to będą za chwilę, może łyżwy, miejmy nadzieję. No, taka moja propozycja. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu za głos, za tą propozycję. Bardzo proszę, pan burmistrz zabierze jeszcze głos. Szanowny panie burmistrzu, nie wiem, czy to było zgłoszenie do poprzedniego, czy teraz pan... Nie, bo nie wyłączyłem chyba, ale panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowny panie radny, dobrze, tutaj przyjmuję też tę uwagę. Na pewno nic się nie stanie, jakbyśmy oczywiście osobie, która odda osobę, nie wiem, czy będzie tego sobie życzyła, ale oczywiście da jakiś darmowy karnet na w ramach podziękowania na basen na przykład. To prawda, teraz to jest zawsze utrudnione, ale w przyszłości oczywiście możemy to zrobić. Dziękuję za tę uwagę.
Dziękuję, panie burmistrzu. Zgłosił się radny Sławomir Kaczmarek. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, jako w nawiązaniu do wypowiedzi pana burmistrza i poprzednich radnych na temat śmieci, które są w mieście, taki mam pomysł, może nie wiem, czy to godne realizacji, czy nie, ale być może można pomyśleć, że w tych miejscach takich newralgicznych, to co pan burmistrz mówił, przy tych sklepach takich, gdzie z analizy wiemy, że te kosze się zapełniają, w przyszłości, może w przyszłorocznym budżecie, by pomyśleć o ustawieniu potrójnych koszów takich do zbiórki selektywnej, wtedy analogicznie te kosze nie będą się tak szybko zapełniały i może ten problem w ten sposób można by rozwiązać i starczy wtedy taki kosz na całodzienny pobyt tych mieszkańców, którzy korzystają powiedzmy z tych sklepów. A jak tu słyszeliśmy dzisiaj w wypowiedzi pani prezes zakładu ponadgminnego Select, ludzie umią już segregować, co pokazała w swoich statystykach. Także dziękuję bardzo. Chodzi mi o takie kosze potrójne, tak, na odpady selektywne. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu za zabrany głos. Nie widzę innych państwa radnych, którzy by chcieli zabrać głos w tym punkcie. Mam jeszcze pytanie do pana burmistrza, bo nadal widzę zgłoszenie pana burmistrza. Czy chciałby zabrać głos na koniec? Szanowny panie przewodniczący, szanowni panie państwo radni, szanowny panie radny, no nie chciałem, ale bo nie byłem łapki, krótko mówiąc. Tak, dokładnie, bo ja tu widzę. W tej ferworze to czasami zapomina, ale tutaj też oczywiście możemy się przypatrzyć, kwestia ustawienia, czy tych, bo to też zajmuje miejsce na chodniku, czasami te chodniki są wąskie. Na przykład przy jednej Żabek, gdzie rzeczywiście mieliśmy duże problemy, ustawiliśmy drugi kosz, nie? Tylko no, nie jest to taka funkcja, żeby, ja wiem, żeby jakby to było przy sklepach, bo tak szczerze mówiąc, no, za tych klientów i tak dalej powinni odpowiadać no, sprzedawcy, nie? Że on, to nie jest jakby kosz na to, żeby oni tam konsumpcję uprawiali na miejscu i później rzucali, bo to nie jest miejsce do konsumpcji, prawda, schody sklepów czy przed sklepem, ale dobrze i dlatego ustawiliśmy drugi kosz na przykład przy Żabce na ulicy Leona Ciszaka, jak dobrze pamiętam. Jeszcze w jednym miejscu, no także, tylko mówię, im więcej tych koszy ustawiamy, to tym więcej one są, tym częściej są zapełniane i jakby kusi, żeby przynosić tam jakieś jeszcze inne rzeczy, także, ale dobrze, dziękuję za propozycję, każdy głos jest ważny, każdy głos jest warty przemyślenia i zastanowienia się, także dziękuję panie radny za ten pomysł, za tę uwagę, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu burmistrzowi. Nie widzę innych osób chętnych do zabrania głosu. Szanowni radni, wyczerpaliśmy punkt 10 porządku naszych obrad. Przechodzimy do punktu 11, zakończenie sesji. Porządek obrad 19 sesji został zrealizowany. Zamykam obrady 19 sesji Rady Miejskiej Kościana. Dziękuję wszystkim za obecność oraz zdyscyplinowanie podczas dzisiejszej sesji. Życzę przyjemnego popołudnia i wieczoru. Do widzenia.